Dzień dobry Państwu. Witamy na debatę dzisiejszą w Filharmonii Gdańskiej. Będzie to debata z udziałem trzech kandydatek na do posłu, do Sejmu, przepraszam. Pani Agnieszka Wytczyńska, pani Katarzyna Kotula, która dzisiaj przygotowuje, i pani Agnieszka Pomaska. Za chwilę początek. Debata pod tytułem Przyszłość praw kobiet w Polsce. Debatę otworzą pani Ewa Topór-Nawarecka, przewodnicząca Komitetu Obrony Demokracji Region Pomorze, i pan Bogusław Kolmasiak z Akcji Demokracji. Akcja Demokracja jest dzisiaj głównym organizatorem tego wydarzenia, a Komitet Obrony Demokracji jest współorganizatorem. Rozpoczynamy za chwilę. Państwo, proszę już powolutku o zajmowanie miejsc. Czekamy jeszcze na dźwiękowca i zaczynamy naszą debatę za jakieś 2 minuty.
Dzień dobry. Witamy Państwa w Gdańsku na debacie Akcji Demokracji Komitetu Obrony Demokracji, w której zadamy pytania kandydatkom w wyborach parlamentarnych, kandydatkom do Sejmu o prawa kobiet, o to, co tak naprawdę jest jedną rzeczą, która po tych wyborach, mamy nadzieję, się zmieni. To już druga debata Akcji Demokracji. Pierwsza była w Warszawie i tam również mieliśmy same kandydatki i również osobą prowadzącą była kobieta. Wydaje się, że jesteśmy chyba jedną organizacją, która tak robi do tej pory i myślę, że to bardzo dobrze. Ja ze swojej strony chciałem tylko Państwa zachęcić do pójścia do głosowania 15 października, do zaproszenia swoich przyjaciół, znajomych i do głosowania zgodnie z wartościami, do głosowania na te osoby, na te komitety, które pomogą zmienić Polskę na lepsze, które nowo uczynią z Polski kraj, w którym przestrzegane są prawa człowieka, w którym szanuje się praworządność i w którym troszczymy się o środowisko i przyrodę. Chciałem teraz oddać głos Ewie Topór-Nowareckiej, przewodniczącej Komitetu Obrony Demokracji na Pomorzu. Dzień dobry Państwu. Chciałam powiedzieć, że my jako stowarzyszenie KOD właściwie od wielu lat jesteśmy po stronie praw człowieka, no i w tym również, oczywiste to jest, po stronie praw kobiet. Współorganizowaliśmy, pomagaliśmy organizować, organizowaliśmy wiele protestów w sprawie praw kobiet i o tym chciałam wspomnieć. Jesteśmy w tej chwili też orędownikiem takiej ogólnopolskiej kampanii skierowanej do młodych kobiet, zachęcającej do pójścia na wybory. Są badania, które pokazują, że jeżeli młode kobiety pójdą głosować, to demokracja się obroni, czyli wygra tak naprawdę, bo chodzi nam o to, żebyśmy wybrali demokrację. Przynajmniej my jesteśmy po tej stronie i pewnie większość z Was, z Państwa też jest po tej stronie. Jeszcze chciałabym zaprosić, bo ostatnie dni zbieramy chętnych do obserwacji wyborów. To jest nasza kampania taka pomarańczowa, tutaj widać trochę parę osób, wybory bez PiC-u. To jest kampania, projekt, gdzie można obserwować wybory. Zachęcamy serdecznie, można się zapisać na stronie okwinfo.pl. Będą mogli Państwo brać udział w pracach komisji jako obserwatorka, obserwator. Właściwie też już Bogumił to powiedział, ale jeszcze raz powiem. Nam chodzi o to, żebyśmy zanim skreślimy tego swojego kandydata czy kandydatkę na liście wyborczej, żebyśmy sprawdzili, jaki jest jej bądź jego stosunek do praw kobiet. Jesteśmy tutaj dzisiaj w imieniu praw kobiet i na rzecz praw kobiet tutaj teraz debatujemy i bardzo ważne, żebyśmy sprawdzili, co ta pani czy ten pan chciałby zrobić w naszym, jestem kobietą, w naszym interesie. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do słuchania i później do zadawania pytań, ale to pewnie pani, która moderuje, wszystko powie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo miłej debaty. Dziękujemy Pani za przyjęcie zaproszenia. I oddaję głos Paulinie Januszewskiej, która poprowadzi naszą debatę. Paulinie z Krytyki Politycznej. Dzień dobry. To wielka przyjemność zawsze przyjechać do tego miasta. Dzisiaj tym większa, że możemy rozmawiać o prawach kobiet, o temacie, który jest często pomijany w debacie publicznej. Będę pytać kandydatki na posłanki o to, jak zamierzają je realizować i wprowadzać do narracji mainstreamowej. Na te pytania będą odpowiadać Agnieszka Buczyńska, wiceprzewodnicząca i sekretarzyni generalna Partii Polska 2050. Katarzyna Kotula, numer 1 na Gdańskiej liście lewicy.
Kozina, posłanka na Sejm, i Agnieszka Pomaska, dzień dobry, posłanka na Sejm z Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej, również jedynka na liście w Gdańsku. Jeszcze na chwilę pozwolę na prywatę. Miałam okazję ostatnio uczestniczyć w spotkaniu autorskim Agnieszki Szpili, pisarki, heksy feministki, która dostała pytanie z publiczności, czy przypadkiem feminizm nie jest, zbytnie nakierowuje naszej uwagi tylko i wyłącznie na kobiety. I Agnieszka Szpila odpowiedziała, że dzisiaj w Polsce żaden mężczyzna i żadna kobieta nie może sobie pozwolić na to, żeby nie być feministą i feministką. Jestem ciekawa, czy panie podzielają to zdanie, ale zadam bardziej konkretne pytanie. To znaczy, już wspomniałam o tym, że w debacie politycznej prawa kobiet nie znajdują zainteresowania i w bardzo zmaskulinizowanym parlamencie i rządzie często dostają łatkę spraw marginalnych, tematów zastępczych, spychanych do spraw ideologicznych, światopoglądu itd. Czy i jaki mają panie pomysł na to, by tej tendencji, by takiej narracji się sprzeciwiać, i na ile możemy sądzić, że akurat w tej kampanii wyborczej ta narracja ulegnie zmianie na rzecz kobiet właśnie? I poproszę Agnieszkę Pomaskę o odpowiedź w pierwszej kolejności. Witam państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim dziękuję, że zechcieliście poświęcić niedzielne popołudnie na spotkanie z nami. I też dziękuję za tę inicjatywę, bo myślę, że każda inicjatywa, która sprawi, że więcej osób pójdzie zagłosować, zwłaszcza więcej kobiet, bo mówi się o tym, i to jest bardzo popularne w tej kampanii wyborczej, że kobiety nie chcą iść głosować, chociaż nie mam wątpliwości, że wszyscy, którzy znajdują się na tej sali, już są blisko wyboru konkretnego kandydata czy kandydatki, a nie tego, czy w ogóle pójdą głosować. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza debata was do udziału w wyborach nie zniechęci. Ale nie mam wątpliwości, że tak się nie stanie. Dlatego, że jesteśmy tutaj, myślę, nie mam wątpliwości, w gronie osób, które będą gotowe wspólnie w przyszłym parlamencie walczyć o sprawy kobiet. I tak jak pani powiedziała, nie tylko w taki stereotypowy sposób, biorąc udział w tych, będąc wpychanym w te stereotypowe role, ale wręcz przeciwnie. Ja powiem tak, myślę, że dużo się wydarzyło w ostatnich 20 latach, jeśli chodzi o prawa kobiet i promocję kobiet. Ja mam wrażenie, że w tej kampanii wyborczej, jak nigdy wcześniej, temat kobiet jest obecny. Ja przypomnę, że na listach Koalicji Obywatelskiej połowa to są kobiety, blisko połowa to są jedynki na listach. To ma faktyczne przełożenie na to, kto później w tym parlamencie się znajdzie. Bardzo niemodne jest, przynajmniej w moim środowisku, mówienie o tym, że kobietom się nie uda, albo że powinny zostać sprowadzone do roli tylko i wyłącznie matek, żon czy kobiet zajmujących się sprawami społecznymi. Do roli dobytku, przepraszam. Do roli dobytku. Ja nie chcę cytować tych, którzy dzisiaj w tej debacie nie mają swoich reprezentantów, bo ja myślę, że na tej nieobecności taka debata dużo zyskuje i co do tego nie mam wątpliwości, ale ja myślę, że też na naszych barkach, tak jak tutaj siedzimy, spoczywa odpowiedzialność za te kobiety, które dopiero wchodzą do polityki, które często są nieśmiałe, które no, czasami potrzebują jakiegoś mentora i mentorki. I ja bym chciała, zresztą też tak tę kampanię my prowadzimy wspólnie z posłanką Barbarą Nowacką, że my nie prowadzimy własnych kampanii indywidualnych, tylko my prowadzimy kampanię całej Koalicji Obywatelskiej w obu okręgach wyborczych. Robimy tę kampanię wspólnie, jeździmy też po całym kraju pod takim hasłem Kobiety na wybory i tam włączamy nie tylko obecne posłanki, ale wszystkie kandydatki, które odważyły się wystartować w wyborach. Bo musicie wiedzieć, że to nie jest takie proste, że ciągle jednak ci faceci są po prostu bardziej bezczelni, bardziej się rozpychają, i po prostu jest im pod tym względem łatwiej. To oczywiście nie znaczy, że oni mają pierwszeństwo albo że są w czymś lepszy. Wręcz przeciwnie. Dla mnie takim punktem honoru jest ośmielić kobiety do tego, żeby startowały w wyborach, żeby wygrywały, żeby mówiły o sprawach ważnych, które są dla nich ważne, a nie o sprawach, o których ktoś każe im mówić. No i żeby w przyszłym parlamencie właśnie zasiadały w
w tych komisjach chociażby, w których są. Ja akurat nie pracuję w tych stereotypowych sprawach czy w sektorach, bo zajmuję się sprawami Unii Europejskiej i rzeczywiście w Komisji do Spraw Unii Europejskiej jest bardzo mało kobiet. Bardzo mało kobiet tą tematyką się zajmuje, a tutaj na naszym lokalnym podwórku zajmuje się między innymi kwestią spółek Skarbu Państwa. I muszę wam powiedzieć, że to nie jest łatwa przeprawa, bo jak się ma naprzeciwko siebie pana Obajtka z miliardowym budżetem i prawników, którzy mają nieograniczone środki, to nie jest łatwe, ale ja pozew już jeden Orlen mi zapowiedział, uważam, że to jest bardzo motywujące i chciałabym, żeby każda kobieta miała takie poczucie, że im bardziej jest atakowana, tym ma większe wsparcie, ale też więcej znaczy. I zachęcam do tego, żeby być odważną, żeby być czasem bezczelną, czasem niegrzeczną, no bo trzeba, musimy przebić ten mur po to, żeby po prostu było nas więcej i żeby sprawy kobiet były lepiej dostrzegalne, nie tylko w parlamencie, ale przede wszystkim w społeczeństwie. Rozumiem, o szczegółach powiem za chwilę. Dziękuję. Tak, o nie będę jeszcze dopytywać. Katarzyna Kotula, jak przełamać narrację, w której prawa kobiet to temat zastępczy? To bardzo proste. Ja chciałabym raz jeszcze bardzo, bardzo podziękować za zaproszenie na tę debatę i tak jak mówiła posłanka Pomaska, my spotykamy się tutaj w gronie demokratów i demokratek. I dla nas wszystkich na tej sali, nie tylko przecież przy tym stole, jest to oczywiste, że demokracja bez kobiet to tylko połowa demokracji. I ja się bardzo cieszę, że ta narracja o tym, czy te prawa kobiet to jest temat zastępczy, czy to jest coś, co możemy załatwić później, czy nie powinniśmy rozmawiać o prawach reprodukcyjnych i o prawie do aborcji, bardzo się przez ostatnie lata zmieniła. Oczywiście, że do tego przyczyniła się polityka, antykobieca polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo zwróćcie uwagę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości budował sobie przez lata taki wizerunek bycia prorodzinnym, a co za tym idzie, analogicznie w jakiś sposób prokobiecym. Tymczasem ten rząd cofnął prawa kobiet do takiej sytuacji, w której, ja zawsze opowiadam tą historię, jak w 97 roku po raz pierwszy pojechałam z kobietą na aborcję, bo to była osoba, którą znałam, która niestety została zgwałcona i tej aborcji potrzebowała. To było już po pierwszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Prawo aborcyjne zostało zaostrzone i nikt nie mówi, że przez lata było różowo. Żeby była jasność, bo tu było wiele do zmiany. Ale żaden rząd nie zrobił kobietom tego, co zrobił ten rząd. I wizja tego, że ten rząd mógłby wygrać wybory i rządzić dalej, wizja tego, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby być w przyszłym rządzie razem z Konfederacją, może nadużywamy słowa piekło kobiet. Ale to będzie prawdziwe piekło kobiet. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której wszyscy wiedzą, że rozmowa o prawach kobiet i coś, co mnie bardzo cieszy, bo temat aborcji jest mi w jakiś sposób poza tematami społecznymi bliski, bo pracuję w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w Podkomisji do Spraw Rodziny i Podkomisji do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Dzisiaj rozmowa o aborcji to nie jest temat zastępczy. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy wiedzą, a mi jest to szczególnie bliskie, że prawa kobiet i prawo do aborcji są papierkiem lakmusowym demokracji. Zobaczcie, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Kiedy do władzy doszedł Trump i miał wpływ na zmianę składu Sądu Najwyższego, to skończyło się to uchyleniem wyroku Roe kontra Wade. Wyroku, który przez lata gwarantował Amerykankom dostęp do bezpiecznej aborcji. Na szczęście efektem tego było to, że kobiety tłumnie poszły do wyborów. I to jest to, co my dzisiaj musimy zrobić, żeby zmotywować wybory. Powiedzieć im tak, każdy wasz głos ma znaczenie, bo kiedy jesteś kobietą, wszystko jest polityczne. I tam w Stanach to właśnie głosy kobiet zatrzymały tą czerwoną, konserwatywną falę w wyborach uzupełniających. I one tak naprawdę trochę zmieniły bieg wydarzeń. Ja mam ogromną nadzieję, że tak się stanie w 2023 roku. Dlatego nasze działania frekwencyjne opierają się na haśle: kobieto, zabierz sąsiadkę, siostrę, córkę, matkę i idź na wybory. I myślę sobie, że miałam też się nie odnosić do Konfederacji, bo nawet rozmawiałyśmy chwilę o tym przed debatą. Przyjdzie pora. Tak, ale muszę powiedzieć jedno. Ja wczoraj oglądałam skróty ich konwencji i tam jest jedna kobieta, która jest na jedynce. No, proszę państwa, nie oszukujmy się. Partia, która próbuje nam wmówić, że też mówi do kobiet, że też mówi o kobietach, a zarazem mówi 10 lat za aborcję i jedna liderka na liście, to nie jest partia prokobieca. To jest partia antykobieca i pewnie dlatego świetnie dogadałaby się Konfederacja razem z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłym rządzie. Prawa kobiet to są prawa reprodukcyjne,
To jest rynek pracy, to są mieszkania, to są osoby z niepełnosprawnościami, które są kobietami, ale także ich opiekunowie i to są także emerytki. To jest naprawdę szerokie spektrum bardzo, bardzo różnych tematów. Aborcja i prawa reprodukcyjne są oczywiście tylko jednym z nich. Drogie kobiety, jeśli jeszcze dzisiaj zastanawiacie się, czy naprawdę warto iść na wybory, to przypomnijcie swój bunt sobie i swój gniew i te emocje, które nam towarzyszyły w 2016 roku na ulicach, ale przede wszystkim w 2020 roku. My byłyśmy wtedy naprawdę wkurzone. Pamiętajcie o tym, co oni nam zrobili. 15 października to jest dobry moment, żeby wystawić temu rządowi czerwoną kartkę i żeby wysłać ich wszystkich na polityczną emeryturę. Buczyńskiej, czy w tej kampanii wyborczej rzeczywiście również w trzeciej drodze w partii Polska 2050 jest miejsce na prawa kobiet i czy one są priorytetem? Absolutnie tak, ale ja bym chciała, żeby prawa kobiet nie były tylko tematem, który ma swoje podkreślenie w czasie kampanii, bo właśnie o to chodzi, że po kampanii, żebyśmy były głosem tych kobiet i praw kobiet w naszym kraju. Trochę już to zostało wspomniane, bo jedna rzecz bardzo mocno kojarząca, budząca emocje w naszym dyskursie publicznym to jest temat związany z aborcją, ale prawa kobiet są daleko szersze, bo prawa kobiet to jest równa płaca na rynku pracy, bo to jest między innymi dostępność do zdrowia, do ginekologów, o także bezpieczny poród, o bezpieczeństwo kobiety w trakcie ciąży. To także kwestia tego, że nasze kobiety, że my jako kobiety w większości jesteśmy tymi osobami, które zajmują się osobami starszymi i które potrzebują pewnego rodzaju wsparcia. Natomiast ja sobie tak myślę też o swoim doświadczeniu, dlatego że w swojej organizacji, w swojej partii pełnię funkcję sekretarz generalnej i w ramach tej swojej funkcji współpracuję z wieloma wspaniałymi kobietami, które odważyły się do tego, żeby podjąć to wyzwanie i wystartować z list. To są kobiety, które są u nas na pierwszych miejscach czy na drugich miejscach na naszych listach. To jest między innymi, muszę tu wspomnieć o Maji Nowak, która jest osobą naszą jedynką w Zielonej Górze, która odważyła się, żeby wystartować w kampanii, jest mamą synka z niepełnosprawnością i naprawdę musiała poświęcić dużo, żeby przełamać zarówno swoje bariery, ograniczenia, to jak zrealizować siebie w kampanii, jak realizować tą kampanię, mając na wychowaniu samodzielnie swojego niepełnosprawnego syna. To jest Magda Ludwiczak z Podkarpackiego, która ma czwórkę dzieci, która odważyła się także wejść w kampanię wyborczą i właśnie dostać się do Sejmu, walczyć o prawa kobiet, właśnie dlatego, że ma szereg doświadczeń jako matka, która borykała się z wieloma barierami, żeby do tego Sejmu wejść. Wiemy wszyscy, że 15 października mamy najważniejsze wybory w naszym kraju i jestem przekonana, że te wybory wygrają kobiety. Kobiety, które pójdą na wybory, ale także te, które znajdą się i znalazły się teraz na listach wyborczych. Więc tu gorący apel do wszystkich kobiet, które jeszcze nie zdecydowały się podjąć, pójść na te wybory, że to jest ten czas, to jest ten moment, kiedy my jako kobiety możemy mieć silną reprezentację kobiet w parlamencie i nam jako trzeciej drodze, nam jako Polsce 2050 Szymona Hołowni bardzo na tym zależy. Bardzo dziękuję. No to ja się pochylę nad politykami Konfederacji, skoro już zostali wezwani tutaj, wywołani do tablicy. Wczoraj w maczystowskim stylu opowiadali, że mogą wszystko w katowickim spotku, a wcześniej w sieci zaczęły krążyć nagrania z Kongresu Założycielskiego Mizoginistycznej Fundacji Patriarchat. No i właśnie tych polityków mogłyśmy tam usłyszeć. Niewtajemniczone wyjaśnię, bo może ktoś jeszcze nie widział, że podczas spotkania padły między innymi takie stwierdzenia, że kobiety należałoby pozbawić prawa głosu, że nie należy ich traktować po partnersku, lecz jako część męskiego dobytku. Czyli w tej hierarchii domowej plasują się nieco wyżej niż zwierzęta. Nie wiem jak w stosunku do nieruchomości i innych własności materialnych. W każdym razie zastanawia mnie, w jaki sposób jako polityczki zamierzają panie reagować na podobne zjawiska, bo Fundacja Patriarchat chce być częścią manosfery, która dobrze się w Polsce rozwija. I pytanie
Tak lub nie, poproszę o taką odpowiedź też. Czy mogą Panie zapewnić swoje wyborczynie i wyborców o tym, że kiedy partie czy ugrupowania, które reprezentujecie, wejdą do parlamentu, nie zawiążą koalicji z Konfederacją? No to jest trudny temat Konfederacji, ale trzeba o niej mówić, dlatego że nie wszystko to, o czym chociażby Pani powiedziała, dociera do szerszego grona. Póki co bardzo często Konfederacja jest ciągle postrzegana jako ta partia, która ma sympatycznego, miłego, młodego lidera, który mówi, że żadnych podatków, wszyscy będziemy zdrowi i bogaci, nie potrzebujemy się tak naprawdę leczyć, 4000 zł wystarczy nam na leczenie, niezależnie od tego, na co byśmy nie chorowali, a poza tym można jeść psy. Więc nie, no, nie wyobrażam sobie zawierać sojuszu z kimś, kto chciałby jeść psy, ale też jestem ciekawa, jak przejdą weryfikację ci poszczególni kandydaci i kandydatki, bo kandydatki też tam są. Rzeczywiście każdy się zastanawia, jak to jest, że kobiety głosują na tą partię. Ja też się zastanawiam. Nie mam tutaj jakiejś jednej złotej recepty. Mogę tylko zaapelować do wyborczyń i wyborców, zwłaszcza partnerów kobiet, którzy idą na wybory, żeby przeanalizowali to, co mówi pan Mentzen i jego koleżanki, też się zdarza, i koledzy, i zastanowili się, czy wtedy, kiedy ktoś z ich rodziny poważnie zachoruje i te 4000 zł nie wystarczy na leczenie, to czy rzeczywiście to jest dobry wybór. Czy jeśli mają w domu psa, to powierzyliby pod opiekę tego psa komuś z Konfederacji, bo ten pies mógłby po prostu nie wrócić. Czy nie powinni przypadkiem przeanalizować, że jeśli nie będziemy płacić żadnych podatków, to nie będzie z czego sfinansować szkół, budowy dróg, szpitali, podstawowej opieki medycznej, już nie mówiąc o tej poważniejszej. Analiza programów wyborczych nie jest łatwa. I ja wiem, że to nie programy, tylko emocje wygrywają wybory. I dlatego tak ważne są te emocje w tej kampanii. I w związku z tym, tak, ja myślę, że trzeba z uporem maniaka przypominać, że pan Mentzen i Konfederacja sprowadzi większość Polek i Polaków w skrajną biedę zdrowotną, finansową, ekologiczną, środowiskową, że oni idą w tym kierunku. Polityka to nie jest przedszkole. Pan Mentzen zachowuje się tak, jakby chodził do przedszkola, bawi się jakimiś klockami, zabawkami i te zabawki układają nam życie. Nie, polityka to nie jest przedszkole, to nawet nie jest szkoła, tylko to jest poważna sprawa. Ja sobie marzę jednak, wracając do pytania o tę koalicję, ja sobie jednak marzę, żeby Konfederacja po prostu nie weszła do Sejmu i życzę tego na wszystkim. No ja myślę, że przede wszystkim należy wszystkich uświadamiać, że tą słodką, niewinną buźką pana Mentzena z TikToka, na którą udało się złapać wiele młodych osób, także kobiet, niestety, kryją się po prostu różne niebezpieczne poglądy. Bo w Konfederacji też przecież są różne frakcje. Przyznam się szczerze, że ich wszystkich nie rozróżniam, tak? Ale tam jest bardzo niebezpieczny poseł Szczęść Boże Braun. Tam jest Janusz Korwin-Mikke, który wychwala lekką pedofilię. Tam są naprawdę niebezpieczni ludzie. To po pierwsze. Więc na tym poziomie poglądów tam mamy naprawdę niezły miszmasz poglądów, także poglądów faszystowskich, ale Lewica od zawsze jest mocno antyfaszystowska. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Zgadzam się niestety z posłanką Pomaską, że wygrywają emocje, a nie programy, i często wyborcy do programów nie zaglądają. A jednak uważam, że warto, żebyśmy my jako kandydaci i kandydatki poświęcali swój czas na to, żeby wyciągać ten program, który pan Mentzen skrzętnie chce jednak ukrywać, prawda? Wczoraj schowano posła Brauna. Po to, żeby na scenie mógł być pan Bosak, mógł być pan Mentzen. Ale my wiemy, że ta ich wizja państwa to jest bardzo niebezpieczna wizja.
To jest taka wizja państwa, w którym wszystko będziesz sobie musiał kupić, jeśli cię będzie na to stać. A jak nie, no to trudno. Nie będziesz miał emerytury. No przecież ten bon, ta propozycja bonu 4000 zł, no każdy z nas wie i każda z nas przecież pewnie wie. Ja nie wiem, czy Agnieszka jest mamą, ale ja jestem. I każda z nas wie, kobiet, które były u lekarza, u ginekologa, które rodziły, że poród nie kosztuje 4000. Nie daj Boże jeszcze, jak jest porodem z komplikacjami. Tym bardziej, kiedy na przykład urodzi się wcześniak, który wymaga stałej opieki i mocnego wsparcia. Ja nie wiem, czy gdziekolwiek doba w szpitalu i opieka nad wcześniakiem te 4000 zł, ten bon by wystarczył. Na pewno nie. To po pierwsze, na tym etapie gospodarczo-ekonomicznym, to są bardzo niebezpieczne propozycje. Ja czasem nawet nie wiem, czy one są prawdziwe, bo w co drugim programie telewizyjnym i radiowym pan Mencen mówi, że żartuje. Chce być ministrem finansów, ale zgubił 100 ustaw. Chce być ministrem finansów, ale nie wie, kiedy zlikwiduje ZUS, choć wie, że go zlikwiduje i nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, z czego będziemy wypłacać ludziom emerytury. I to przede wszystkim uderzy także w kobiety. Bo dzisiaj rząd PiS-u pozwolił na taką politykę społeczną, i to mnie boli najbardziej, bo dla mnie to jest najbliższy temat, że tak naprawdę to jest polityka społeczna oparta na prezentach. Prezes Jarosław Kaczyński co kilka miesięcy bawi się w takiego dobrego świętego Mikołaja, który przychodzi z czerwonym workiem i wyciąga. Tym damy 100, tym damy 300, tym damy 200, tym damy jakiś prezent i powiemy, że to jest 13, 14 emerytura. Nie mówcie nigdy o emeryturach. Dobrze, będziemy mówić o konkrecie. Dlatego, że wszystkie poruszymy. Dobrze. Nie było okazji. Niebezpieczny na każdym poziomie. My na pewno nie wejdziemy do rządu z faszystami. Z faszystami mamy no platform i mówimy od początku. Nie będzie rządu, w którym będzie Konfederacja i będzie Lewica, bo Lewicy na pewno tam nie będzie. I Agnieszka Buczyńska, czy pani ugrupowanie weszłoby w koalicję z Konfederacją i czy ma pani pomysły na walkę z manosferą? Pierwsza rzecz to taka, że to co słyszymy już, to wielokrotnie padło, Konfederacja jest olbrzymim zagrożeniem zarówno pod kątem swoich poglądów dotyczących nie tylko kobiet, ale także w ogóle mniejszości osób homoseksualnych. Tak zwana piątka Mencena, o tym nie można zapominać, trzeba o tym mówić głośno. Pan Mencen próbuje to skrzętnie ukrywać, ale to są jego poglądy i nie zmienia się poglądów z dnia na dzień w takim zakresie. Druga rzecz to jest taka, że naszą misją trzeciej drogi przede wszystkim w kontekście takim bardzo sondażowym jest to, żeby przekonywać właśnie tych wyborców, którzy zastanawiają się, aby głosować na Konfederację, żeby podjęli inny wybór. Inny wybór po stronie demokratycznej przede wszystkim. I tutaj między innymi mamy na naszej liście Ryszarda Petru, który też spotyka się, jeździ na spotkania z panem Mencenem i obnaża, mówiąc w skrócie, jego pomysły na temat prowadzenia gospodarki, podatków i jego pomysłów gospodarczych, dlatego że to, co oni mówią, to są po prostu rzeczy, które nie mają odzwierciedlenia w realności, po pierwsze, a po drugie, wspomniana już przed chwilą kwestia bonu zdrowotnego, no to jest absurdalne. Jestem mamą, mam dwójkę dzieci i wiem, ile sama musiałam wydać na to, żeby korzystać chociażby z usług ginekologa, dlatego że dzisiaj fundusz refunduje tylko 3 USG w trakcie bycia w ciąży. No wiemy dobrze, że w trakcie jakby bycia w ciąży potrzebujemy tego USG zdecydowanie więcej i no, decydujemy się na te prywatne wizyty. Natomiast to, co jeszcze jest przerażające w tym języku, który szerzy Konfederacja, to jest ten język nienawiści, dlatego że dobrze wiemy, że im więcej w przekazie publicznym, i to też dotyczy PiS-u, im więcej w przekazie publicznym jest tych wypowiedzi ksenofobicznych, tych straszących, też straszących dotyczących migrantów, to też zwiększa się ilość w ogóle agresji wobec osób, których to dotyczy. Więc my dobrze też tu w Gdańsku wiemy, że słowa mogą zabijać, bo też mieliśmy przykład języka nienawiści, który doprowadził do morderstwa prezydenta Pawła Adamowicza. Ja o tym dobrze wiem, bo też na tej scenie stałam. Więc nie, nigdy w życiu nie wyobrażam sobie tego, żeby wejść w koalicję z kimś, kto szerzy tego typu poglądy. Dziękuję bardzo. Teraz kolejne pytanie też będzie się trochę odbijało od tego tematu, bo oczywiście wiemy, że wśród
wyborców są głównie mężczyźni, ale również znaczy potencjalnych wyborców czy osób popierających Konfederację są mężczyźni, ale także kobiety. Mówi się o tym, że kobiety są bardziej liberalne, że są skłonne głosować na bardziej progresywne propozycje, ale nie brakuje wśród nich takich, które wprawdzie są za aborcją, są za Polską w Unii Europejskiej, są za prawami osób LGBT+, i tak dalej, ale deklarują poparcie dla Konfederacji właśnie z powodu podatków. I czy to jest elektorat, do którego wy i wasze partie jesteście w stanie dotrzeć, czy planujecie dotrzeć, w jaki sposób, jaką macie dla nich ofertę i gdybyście miały panie wymienić trzy postulaty, które miałyby trafić właśnie do tej grupy młodych kobiet, które nie planują mieć dzieci, więc nie interesuje ich aborcja, chcą po prostu mieć niskie podatki i zarabiać godnie. Trzy propozycje, króciutko poproszę i poproszę o trzymanie się tematu. Dziękuję i poproszę Agnieszkę Pomastę o odpowiedź. Trzymam kolejność? Dobrze, znaczy, ja bym przede wszystkim zakładała, że my mamy się zwracać do kobiet, które nie chcą mieć dzieci, bo myślę, że wiele kobiet niekoniecznie wie, czy chce mieć dzieci, więc ja bym... Są wnioski z badań profesora Sadury i Sławomira Sierakowskiego, między innymi. No tak, ale ja bym jednak wolała się trochę kierować szerzej, bo to jest tak, że no może kobieta nie chce mieć dzieci, ale ma koleżankę, przyjaciółkę, która chce mieć dzieci i pamięta, że Prawo i Sprawiedliwość odebrało na przykład dostęp do in vitro, do programu, który był bardzo skuteczny, a w Polsce na problem niepłodności cierpi 3 miliony osób. Każdy z nas zna osobę, której dotknął albo dotyka ten problem. Więc jeśli mówimy o takiej systemowej ofercie i wsparciu, to ja jednak będę się upierała, że to jest ważna oferta. Ale myślę, że dla tych, którzy mienią się wolnościowcami, na pewno ważna jest jednak kwestia wyboru. Nie bardzo rozumiem, dlaczego ktoś miałby mówić, że kwestia bezpiecznych zabiegów w ogóle dotyczy to także aborcji, go nie dotyczy, bo nigdy nie wie, kiedy go będzie dotyczyło. Bo właśnie ten problem dotyczy wszystkich kobiet w okresie rozrodczym i nikomu tego nie życzę, ale wiemy i znamy te przypadki, gdzie ciąża jest zagrożona, gdzie życie matki jest zagrożone. Ja bym chciała, żeby każda kobieta w Polsce, czy wspiera Konfederację, czy wspiera PiS, czy wspiera którąś z partii opozycyjnych, miała dostęp do bezpiecznej aborcji. Wtedy, kiedy chce dokonać takiego wyboru do 12 tygodnia życia, albo wtedy, kiedy jej życie jest zagrożone, albo wtedy, kiedy no, ktoś próbuje ją zmusić do tego, żeby urodziła ciężko chore dziecko, które będzie cierpiało, bo wtedy cierpi i dziecko, i matka. I tak, chciałabym, żeby każda kobieta miała taki wybór i będę uparcie kierowała ten postulat także do wyborczyń Konfederacji. No i trzecie, tak, miały być trzy postulaty, no to na pewno dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Do antykoncepcji awaryjnej to też jesteśmy, zdaje się, jedynym krajem, nie wiem jak tam na Węgrzech to w końcu się skończyło, ale zdaje się, jesteśmy dzisiaj jedynym krajem, gdzie nie ma dostępu, szybkiego dostępu do koncepcji antyawaryjnej. Dostęp mają tylko ci, których na to stać, bo receptę można zdobyć, ale trzeba za to zapłacić. Więc pamiętajmy też, że dzisiaj problem ograniczania praw kobiet dotyczy nie nawet tego, że pewne prawa są kobietom zabierane, tylko że jest nierówny dostęp. Dlatego, że jeśli kogoś stać, to wyjedzie za granicę, żeby przerwać ciążę. Jeśli kogoś stać, to będzie kobieta miała szybki dostęp do ginekologa i zapłaci za ten dostęp kilkaset złotych, żeby dostać antykoncepcję awaryjną. Że jeśli kobieta jest z dużego miasta, to w ogóle ma łatwiejszy dostęp do antykoncepcji i łatwiejszy dostęp do ginekologa. Ja bym chciała na ten problem odbierania kobietom ich praw patrzeć w ten sposób, że nikt tak jak Prawo i Sprawiedliwość nie podzieliło kobiet na lepsze i gorsze. I oni się odwołują i mówią, że komuś pomagają, coś dają. No przecież przez odbieranie tych praw oni sprawili, że jest nierówny dostęp do tych wszystkich świadczeń. I rozumiem, że tylko mogą ci, którzy na dostęp z nich korzystać. Tabletki dzień po? Nie, mówię o szybkim dostępie, czyli bez recepty. O przywróceniu
dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. To jest jedna z tych rzeczy, którą zabrało Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeśli chodzi o antykoncepcję w ogóle, uważam, że powinna być bezpłatna. Dobrze, dziękuję bardzo. Katarzyna Kotula, czy pani ma jakąś propozycję, czy Lewica ma jakąś ofertę dla tych Polek, o których wspominałam? No i też przy okazji, skoro już mamy temat także tabletki dzień po, co dalej po wygranych wyborach z nią? To króciutko. Na ustawa ze zniesieniem recepty na tabletkę dzień po jest już złożona. Złożyłam ją kilka miesięcy temu wraz z posłanką Magdaleną Biejat i posłanką Marceliną Zawiszą. Ja pamiętam wtedy debatę na temat tego, dlaczego ta tabletka powinna być na receptę. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości argumentowali to tym, że kobiety łykają te tabletki jak cukierki, co jest oczywiście nieprawdą. Wracając do odpowiedzi na pani pytanie, tabletka dzień po bez recepty, ale dostęp do darmowej, nowoczesnej antykoncepcji, bo Polki go dzisiaj po prostu nie mają tak naprawdę. Mamy 2-3 środki, z których jeden na przykład został wycofany we Francji, bo jest niebezpieczny dla zdrowia kobiet, natomiast my nadal gdzieś tam się na nim opieramy. A co ciekawe, pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego obowiązuje nas ustawa z 1993 roku o planowaniu rodziny. I państwo ma obowiązek dzisiaj, żeby zapewnić kobietom dostęp do antykoncepcji. Polski rząd po prostu łamie prawo. Więc w zakresie praw reprodukcyjnych na pewno rzetelna edukacja seksualna, tabletka dzień po bez recepty, darmowa antykoncepcja. Moglibyśmy opierać się na systemie francuskim, gdzie ta darmowa antykoncepcja jest dostępna przede wszystkim do 26 roku życia, choć uważam, że to powinno być dłużej, ale potem cały rynek pracy. Likwidacja luki płacowej, posłanka Katarzyna Uberhan złożyła tą ustawę. Godne warunki pracy i likwidacja dyskryminacji na rynku pracy, bo dzisiaj w Polsce na rynku pracy kobiety wciąż są niestety dyskryminowane. W kwestiach bezpieczeństwa na pewno zmiana definicji gwałtu, ustawa posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic też w Sejmie złożona, urlop menstruacyjny, musimy zacząć o tym rozmawiać, dostęp do środków higienicznych. Krótszy tydzień pracy. Ja bym powiedziała, że to też jest w ogóle propozycja zmian na rynku pracy. To też jest propozycja skierowana do kobiet, które być może nie chcą mieć dzieci. One poza pracą, rozumiem, że też mają przecież swoje inne życie, tak? Mają swoje hobby, chcą ten czas spędzać w taki sposób, w jaki one chcą, ale dostęp do tanich mieszkań na wynajem, które my uważamy, że państwo powinno budować, to też jest propozycja przede wszystkim skierowana do kobiet. No a potem, kiedy są starsze, no to wracamy jednak do tych godnych emerytur. Polski rząd zostawił kobiety na głodowych emeryturach. Takie są po prostu fakty. Na to też mamy propozycję renta wdowia. 100% jednego świadczenia, 50% drugiego. Zebraliśmy 200 tysięcy podpisów i będziemy z tą propozycją wracać. Bo ja, spotykając na ulicach Gdańska kobiety, często starsze emerytki, słyszę historię o tym, jak umarł im mąż, do niedawna prowadzili razem gospodarstwo domowe, no i dzisiaj one zostają na dużo niższej emeryturze. A przecież wiemy, że rząd PiS-u zafundował nam rekordową inflację, rekordową drożyznę i naprawdę ciężko jest dzisiaj i zapłacić rachunki, i wykupić leki, i kupić jedzenie. Tak? Więc taka propozycja od najmłodszych lat, od rzetelnej edukacji seksualnej i wszystkich tych kwestii dotyczących bezpieczeństwa, aż do tego starszego wieku przez całe życie, przez pracę do godnej emerytury. Dziękuję. Poproszę o odpowiedź na pytanie o tabletkę dzień po i o to, czy może akurat trzecia droga ma ofertę dla kobiet młodych, które nie chcą mieć dzieci, mają raczej poglądy progresywne, ale liczą głównie na niskie podatki. W tych propozycjach naszych to jest przede wszystkim likwidacja luki płacowej związanej na rynku pracy. To jest fakt, z którym cały czas się borykamy. To jest kwestia związana z przeciwdziałaniu i wspieraniu ofiar przemocy seksualnej, ale i też przemocy domowej. Tutaj między innymi kwestia związana z powołaniem centrów interwencyjnych czynnych na 24 godziny na dobę, które mają kobietom pomagać. Kolejna kwestia to kwestia refundacji antykoncepcji, zarówno tej takiej stałej, jak i tej ratunkowej. To także kwestia w ogóle możliwości dziewczynki powyżej 15 roku życia do samodzielnej wizyty u ginekologa. Dzisiaj jest tak, że do 18 roku życia dziewczynka musi iść ze swoim rodzicem, żeby skorzystać z opieki ginekologicznej. Chcemy, że jeżeli może zgodnie z prawem współżyć, mogła także bezpiecznie korzystać z opieki ginekologicznej i mogła do tego ginekologa pójść samodzielnie.
To też jest kwestia opieki i wsparcia kobiet, które są, można kwalifikować jako też osoby w wieku senioralnym, ale też które mieszkają w mniejszych miejscowościach, w miasteczkach, dlatego że chcemy, żeby ginekolog był dostępny w każdym powiecie. Oraz kwestia związana z także wsparciem i opieką wytchnieniową, dlatego że statystyki pokazują, że to prawie 85% kobiet to są osoby, które zajmują się swoimi, jeżeli mają taką sytuację, to kobiety zajmują się swoimi chorymi mamami, babciami. Tutaj jest niezbędny system związany z opieką wytchnieniową i też asystencją, to też mamy zawarte w naszych programach. Dziękuję bardzo. Mówiłyśmy dużo o aborcji, to teraz konkrety. Czy potencjalne wyborczynie i wyborcy mogą liczyć na to, że gdy zwyciężą partie ugrupowania opozycji demokratycznej, Polki będą mogły liczyć na po pierwsze bezpieczną, po drugie bezpłatną, po trzecie legalną i po czwarte bezwarunkowo przeprowadzaną aborcję? Agnieszka Pomaska. Tak. Dziękuję. Rozumiem, że tutaj żadnych warunków nie będziecie stawiać. Nie jest to obwarowane żadnymi ograniczeniami. Nie, no to myślę, że pani dobrze opisała problem, że dzisiaj kobiety mają po prostu poczucie zagrożenia. To jest też jeden z powodów, dla których boją się zachodzić w ciążę. Muszą mieć to poczucie bezpieczeństwa. Muszą mieć to poczucie, że jeśli zajdą w ciążę i coś będzie nie tak, albo po prostu zajdą w ciążę, no, zaliczą jakąś wpadkę do tego 12 tygodnia, będą miały pomoc, też pomoc psychologiczną, to jest też na pewno bardzo ważne, wiemy jak tej pomocy w ogóle brakuje, ale to jest też coś, co powinno być w takiej sytuacji zapewnione i to jest taka podstawowa zasada, podstawowy warunek, żeby kobieta w Polsce czuła się bezpieczna. Ja zwrócę też uwagę na to, że no rzeczywiście tutaj posłanka Kotula mówiła o tym, że bardzo dużo w tej sprawie zrobiła ekipa rządząca, to znaczy bardzo zmobilizowała Polki do tego, żeby upomniały się o swoje prawa w tej kwestii i poparcie dla możliwości przerywania ciąży do 12 tygodnia życia bardzo wzrosło w ciągu tych ostatnich 8 lat, a też różne dane pokazują, że blisko połowa kobiet uczestniczyła w jakiejś formie protestu dotyczącego piekła kobiet w różnych częściach Polski, w różnych formach, ale kobiety po prostu są przerażone tym, co się wydarzyło i co się działo też na oddziałach ginekologicznych. Te przecież przypomnę chociażby to wchodzenie do gabinetów ginekologicznych, rekwirowanie przez policję kart pacjentek z ostatnich kilkunastu lat w jednym z gabinetów w Szczecinie, chociaż to zdaje się nie był jedyny gabinet. No, tym się dzisiaj zajmują służby. I ja myślę, że każdy, kto korzysta z opieki zdrowotnej, myśli, a może to kiedyś będzie dotyczyło mnie. Musimy zrobić wszystko, żeby to nigdy więcej nie dotyczyło żadnej z nas. Dziękuję bardzo. Jeszcze dopytam, żeby była jasność, bo wspomniała pani o pomocy psychologicznej. Czy to jest jakby obowiązek, że kobieta musi przejść taką konsultację? Taki jest pomysł Koalicji Obywatelskiej? Czy to jest po prostu życzeniowe, jeżeli po prostu kobieta czy inna osoba potrzebująca aborcji będzie chciała skorzystać, to ma taką szansę? Znaczy, no nie można nikogo zmusić do opieki psychologicznej przecież, ale uważam, że taka wizyta powinna być jakby w pakiecie oferowana kobietom. Dziękuję bardzo. I Katarzyna Kotula. Znaczy, ostatnie 4 lata to jest przede wszystkim tak, śmierć Izabeli, śmierć Ani. Rocznica śmierci Izabeli była wczoraj albo przedwczoraj. Justyny, później Doroty. Tych imion oczywiście znamy więcej. To były naprawdę dramatyczne historie. Ja pamiętam do dzisiaj, jak gdzieś tam wewnętrznie w ramach organizacji, które działają w sprawie aborcji, dowiedziałyśmy się o śmierci pani Izabeli. My byłyśmy absolutnie wstrząśnięte, ale ja miałam wtedy jedną nadzieję. Wiedziałam, że nie da się tej sytuacji już odwrócić, że właśnie w Polsce umarła pierwsza kobieta po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Mieliśmy namacalne dowody kilka dni później, ale my wiedziałyśmy o nich wcześniej, że
to wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprawił, że lekarze postanowili wtedy umyć ręce. Ja im się trochę nie dziwię, bo za ich plecami w szpitalu stoi dzisiaj minister Ziobro. Minister Ziobro i jego upolityczniona prokuratura, którzy po prostu patrzą im cały czas na ręce. Więc ja te obawy absolutnie rozumiem. Ale kiedy umarła Izabela, to miałyśmy nadzieję, że ona będzie pierwszą i ostatnią ofiarą wyroku Trybunału Konstytucyjnego. A potem przyszły po prostu kolejne imiona. A potem historie tych kobiet, o których wiedziałyśmy, niektóre ujrzały światło dzienne, inne nie. Bo my, proszę Państwa, dość często interweniujemy w takich sprawach. Ja o wielu z nich nie mogę mówić, bo te kobiety sobie tego nie życzą, te rodziny sobie tego nie życzą. Ale mi się zdarza często, że dzwoni ktoś, najczęściej jest to mąż, partner albo matka, i proszą o to, żeby pomóc, bo oni po historii Izabeli z Pszczyny się bardzo boją. I proszą, i mówią czasem nawet tak, że oni co prawda mają konserwatywne poglądy, ale dzisiaj jego żona jest w szpitalu i jej życie jest po prostu zagrożone, on się boi. I błaga, żeby zrobić wszystko, żeby tą kobietę przenieść, żeby znaleźć lekarza, który jej po prostu pomoże, żeby być może pomóc im wyjechać za granicę. Dzisiaj w państwie Prawa i Sprawiedliwości kobieta, która wchodzi do ginekologa i słyszy, że płód obarczony jest wadami nawet letalnymi, tu nie ma żadnej nadziei. Medycyna nie zna żadnej odpowiedzi na to, jak tym kobietom pomóc. I one powinny to prawo mieć. To one najczęściej albo słyszą, ale ja pani nie pomogę. Albo słyszą pytanie, ma pani pieniądze, niech pani wyjedzie za granicę, niech pani w internecie poszuka, do kogo się zwrócić, tak? Oni po prostu rozkładają ręce. Do tego doprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. W Holandii ja założyłam zespół do spraw praw reprodukcyjnych w Sejmie. W styczniu tego albo tamtego roku była u nas dyrektorka holenderskiej kliniki, do której trafiają Polki. Tam jest w tygodniu 7-8 Polek. I proszę Państwa, to co mnie najbardziej uderzyło, a przecież o aborcji wiem wszystko, to było to, że ona powiedziała, że trzeba było otworzyć cmentarz przy klinice, bo te kobiety po prostu chciały się pożegnać. Bo prawo polskie, nawet takie prawo im po prostu odebrało. Więc ja, we mnie jest ta emocja gniewu, złości, wkurzenia, dlatego ja mówię zawsze legalna, bezpieczna, darmowa, dostępna, bez żadnych kompromisów po prostu. Bo ja mam dość. Ja mam dość tego, że mężczyźni dyktują nam, jak mają nasze prawa wyglądać. Że mężczyźni chcą decydować o tym, co nam wolno, czego nam nie wolno. 30 lat temu nam te prawa nasze zabrali. Czas, żebyśmy mogły po prostu te prawa odzyskać. W Sejmie jest jedna ustawa Lewicy złożona w 2020 roku, gdzie jest legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna aborcja. Jest tam rzetelna edukacja seksualna, bo tego też dzisiaj potrzebujemy. Potem projekt Legalna Aborcja Bez Kompromisu, pod którym podpisało się 200 tysięcy osób i wiele organizacji zaangażowanych w tą zbiórkę. Jest ustawa o dekryminalizacji. Ja mam świadomość, że prezydent Andrzej Duda, który jest naczelnym długopisem tego kraju, pozostanie jeszcze na swoim stanowisku 2 lata, prawdopodobnie. I wiem, co jest możliwe. Dekryminalizacja. Wyrzucić z kodeksu karnego artykuł 152, tak żeby nikt się nie bał. Ja, mi jest łatwiej. Ja mogę mówić, tak, pomagam kobietom w aborcjach. Jestem posłanką, ktoś powie, chroni mnie immunitet. Nie ma problemu. Ale przed sądem stanęła Justyna Wydrzyńska, która kobiecie, której nie znała, oddała swoje tabletki, bo ta kobieta była w bardzo dramatycznej sytuacji. Znieśmy artykuł 152, dekryminalizacja i później, kiedy zmieni się skład na tym jakże prestiżowym stołku, na którym, który dzisiaj okupuje średniej jakości prezydent, będziemy mogli iść w pełną liberalizację. Aborcja kosztuje dzisiaj między 200 a 400 zł. To już nie jest to samo, co było kiedyś. Kobiety robią to za pomocą aborcji farmakologicznej. Bo wiemy, jak jest, a dzisiaj rozmawiamy o przyszłości, o tym, jak będzie. Zliberalizujemy to prawo aborcyjne, drogie kobiety. Możemy wam to obiecać. Dziękuję bardzo. Agnieszkę Buczyńską, przepraszam, spytam o to samo, ale dodam, że pani koledzy z partii i koalicjanci mówią o referendum. Czy takie też pani jest stanowisko? Tak, to znaczy pierwsza rzecz to jest taka, że absolutnie trzeba przywrócić od już to, co było przed rządami PiS-u, czyli wrócić do nieszczęsnego, ale kompromisu aborcyjnego, czyli żeby były te wszystkie trzy przesłanki, które umożliwiają aborcję. Natomiast uważam, że w związku z tym, że jeszcze przez 2 lata wspomniany prezydent na swojej funkcji będzie siedział, w związku z tym trzeba użyć jak najsilniejszego narzędzia do tego, żeby zmienić w Polsce prawo. Dlatego opowiadamy się, że należy zdecydować o tej kwestii związanej z legalną aborcją w referendum. To
to jeszcze dopytam tylko, w jaki sposób realizują Państwo w referendum podmiotowość kobiet, biorąc pod uwagę to, że będą o tym decydować osoby nie będące i nie mogące zajść w ciążę? No tak samo można powiedzieć o tym, w jaki sposób będą to reprezentować parlamentarzyści, którzy też są kobietami i mężczyznami. Przypomnę, w dzisiejszym parlamencie zasiada 30% tylko kobiet. Dziękuję bardzo. I teraz zapytam o to, w jaki sposób odnoszą się Panie do klauzuli sumienia, dlatego że to już też wynika z naszej rozmowy, że często hamulcowym w udzielaniu pomocy kobietom są lekarze, co zresztą pokazały sytuacje dramatyczne z ostatniego roku i kilku wstecz śmierci kobiet, które nie dostały pomocy i zmarły w szpitalach. Co dalej z klauzulą sumienia? Jaki pomysł ma na to Koalicja Obywatelska? No, koniec z klauzulą sumienia w aptekach, w szpitalach, w przychodniach. To po prostu musi się skończyć. Chodzimy do lekarza po to, żeby się leczyć, żeby szukać pomocy, a nie po to, żeby rozmawiać o czyjejś wierze, albo po to, żeby po prostu spotkać się ze ścianą, bo my jesteśmy w Gdańsku dzisiaj, ale jak pojedziemy na Podkarpacie, to są miejsca, gdzie wszyscy się zasłonią klauzulą sumienia. A nie każdą kobietę stać, albo nie każda ma czas, albo nie każda zdąży, żeby dojechać do innej placówki, gdzie tą klauzulą sumienia nikt się nie zasłania. Więc no, tu rozwiązanie jest proste i tylko jedno. Koniec z klauzulą sumienia. Katarzyna Kotula też się pod tym podpisze? Tak, w tym pakiecie Bezpieczna Polka, który mamy, który mówi o prawach reprodukcyjnych, także między innymi o rynku pracy, o osobach z niepełnosprawnościami, ich opiekunkach. Mamy także taki postulat świecka ochrona zdrowia, bo sprawa pani Doroty w Nowym Targu nam pokazała dobitnie, tak, że wtedy, kiedy szpital w Nowym Targu przyjmował imię Jana Pawła II i decydował się na to, że będzie przechowywał relikwie Jana Pawła II, zobowiązał się do tego, że żadnej aborcji nikt tam nigdy nie przeprowadzi. To znaczy w sytuacji, w której do tego szpitala trafia kobieta, której zdrowie i życie jest zagrożone, a to jest wciąż obowiązująca przesłanka, to znaczy zgodnie z tą przesłanką ta aborcja powinna była zostać wykonana. Lekarze zasłaniają się klauzulą sumienia, zasłaniają się tym, że to jest szpital imieniem Jana Pawła II, zasłaniają się tym, że w tym szpitalu są święte relikwie. Mnie nie interesuje, ja nie chcę państwa, w którym ważniejsze od zdrowia i życia kobiety, którą można zostawić na pastwę losu i na śmierć, jest to, że tam są relikwie Jana Pawła II. No proszę państwa, wszyscy się państwo na to państwo składają. Państwo płacicie podatki, a ktoś pozwala na to i my tutaj żądamy absolutnie tego, żeby takie szpitale były karane. Żądamy od NFZ-u tego, żeby taki szpital został ukarany finansowo, jeżeli nie realizuje świadczeń, do których jest zobowiązany. I to, co mnie dzisiaj cieszy, krótko jeszcze powiem, to jest głos młodych lekarzy rezydentów. Bo to jest trochę tak, że ci, którzy bardzo dużo wiedzą o aborcji, się na niej znają, tak jak organizacje, które działają. My wiemy przede wszystkim, że lekarze nie potrafią w Polsce wykonywać aborcji. Jesteśmy w stanie wymienić kilka nazwisk. Jest to dr Gizela Jagielska, na którą zawsze możemy w szpitalu w Oleśnicy liczyć. Jest to dr Przeszlakowski, tutaj jest dr Socha. Ale to naprawdę jest dosłownie kilka osób. To są te osoby, do których zawsze możemy zadzwonić, oni na pewno tym kobietom pomogą. Większość lekarzy nie wie, jak robić aborcję. Ja do nich nie mam pretensji, bo oni po prostu tego przez lata nie robili, tak? Ale mamy młodych lekarzy, szczególnie rezydentów, z którymi ja mam kontakt i oni już mają inne spojrzenie. Ja ostatnio miałam przypadek, w którym ze względu na ciążę lekarze nie zdecydowali się na kontynuację chemioterapii. Była kolejna ciąża i ta chemioterapia została przerwana. Czterech lekarzy powiedziało, że to jest przypadek, który nie kwalifikuje się do przerwania ciąży. No to jest absolutnie skandaliczne. Jedyną osobą, która to powiedziała, że się kwalifikuje, to był rezydent. Więc cała nadzieja jest przede wszystkim w tych młodych lekarzach. Znaczy ten przypadek był absolutnie skandaliczny także dla mnie. Ta sprawa, mam nadzieję, że dobrze się skończy, ja wtedy podejmę działania. Ale nie może być tak, znaczy nie możemy żyć w państwie, w którym lekarze, tak jak mówiła też tutaj posłanka Pomaska, gdzieś na południu Polski, no przecież my wiemy z rządowych statystyk, tam się po prostu od lat nie wykonuje żadnej aborcji. To nie jest ten rok czy tamten rok, tylko od wielu lat, pomimo istnienia zgniłego kompromisu, pomimo tego, że były przesłanki, które mogły działać, nikt tej aborcji po prostu nie wykonywał. Aborcja musi być dostępna, a klauzula sumienia musi iść do kosza. Złożyliśmy ustawę w tej sprawie, ustawa jest w Sejmie, będziemy żądali jej przeprowadzenia. Niech
Monika Wyczyńska też wniosłaby klauzulę sumienia po wygranych wyborach? W ogóle w naszej organizacji politycznej mamy też wolność głosowania w kwestiach światopoglądowych. Ja absolutnie jestem za tym, żeby znieść tą klauzulę sumienia u lekarzy, dlatego że dostępność zgodnie z prawem do aborcji musi być wszędzie tam, gdzie jest ta potrzeba. Należy, tak samo jak mówimy o tym, że należy rozdzielić Kościół od państwa, tak samo należy po prostu mieć niezależną służbę medyczną, więc ja absolutnie, jeżeli mówię o swoim poglądzie, to jest zniesienie klauzuli sumienia. To ja jeszcze dopytam o te osoby, które chciałyby mieć dzieci, ale nie mogą i które mogą, ale nie chcą. Zaręczam, że takie osoby są, na przykład jedna siedzi z paniami tutaj przy tym stole. I pytanie moje brzmi, ale króciutko. Tego pani nie wie. W każdym razie pytam o dwa zabiegi, in vitro i sterylizacja. Czy istnieje szansa, by były legalne, dostępne i refundowane przez państwo? Króciutko. Ja już mówiłam i to potwierdzę. In vitro to jest jeden z tych projektów, które chcę wprowadzić w ciągu pierwszych 100 dni. To jest w ogóle pierwszy ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. In vitro powinno być dostępne dla każdego, kogo dotyczy problem niepłodności w Polsce i to powinno być finansowane z budżetu państwa. I tyle. Ja przyznam się szczerze, nie zajmowałam się kwestią sterylizacji. Nie chcę w tej sprawie się pytać. Nie znam tej tematyki. To znaczy pytanie, czy generalnie zgodziłaby się pani na to, żeby była legalna, bo jest nielegalna. W tym znaczy momencie jest, podczas gdy sterylizacja dla mężczyzn jest legalna. Okej, bo pani in vitro jest legalna, więc pani zadała pytanie o dwie kwestie, które mają in vitro i sterylizacja. Tak lub nie. Dobrze, ale in vitro w Polsce jest legalna. Pani zapytała o legalizację dwóch kwestii. Sterylizacji. Dobrze, to teraz pani pyta. Dobrze. No tutaj powinna być równość, bo mężczyźni mają w tej kwestii zabieg analogiczny dostępny w Polsce, a kobiety nie, więc to powinna oczywiście być równość w kwestii sterylizacji i ona powinna być dostępna. Tutaj nie mam. A czy jest szansa na refundację? Jeszcze jedno pytanie było do tego. Nie wiem, nie jest to w naszym programie, nie ma tylko w naszym programie. W pierwszej kolejności na pewno sterylizacja powinna być po prostu legalna. Dziękuję. Katarzyna Kotula. No proszę państwa, dzisiaj jest tak, że być może, ja tego nie wiem, ale odważę się na taką śmiałą tezę, być może mężczyźni łykają wiagrę jak tabletki i nikt nie wpadł na pomysł, żeby im tego zabronić, ani żeby to w jakikolwiek sposób kontrolować. Choć miałam pomysł na taką ustawę, gdyby ta kadencja była trochę mniej poważna, bo była pandemia, była wojna, był kryzys, zajmowaliśmy się innymi rzeczami, to pokusiła się o to, żeby taką ustawę złożyć, no bo skoro chcemy kontrolować zdrowie, ciało, życie kobiet, no to dlaczego mielibyśmy od tego zwolnić mężczyzn? I wtedy zakazałabym też wazektomii, która też jest legalna. I dzisiaj mamy taką sytuację, w której Lewica mówi otwarcie. Po pierwsze in vitro. Był dobry program Platformy, działał, urodziło się z niego ponad 22 tysiące dzieci. Pierwsza decyzja, proszę państwa, to było najważniejsze dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo to była pierwsza decyzja ministra zdrowia, ministra Radziwiłła. Pierwsza, najważniejsza, priorytetowa, kluczowa, to była likwidacja in vitro. Najbardziej prorodzinny rząd przyszedł i zlikwidował dobry program, który działał i z którego rodziły się dzieci. Wszyscy teraz płaczą nad tym, że rośnie nam luka demograficzna. My jesteśmy na skraju zapaści. To znaczy my musimy usiąść do stołu i zastanowić się, jak wyhamować ten proces, bo ten proces jest nie do odwrócenia. Bo kobiet w wieku produkcyjnym jest coraz mniej. I jedyne, co możemy zrobić, to możemy postawić właśnie na przykład na in vitro, bo w Czechach, gdzie był duży boom demograficzny, prawie 8% dzieciaków rodziło się właśnie z in vitro. To znaczy to pokazuje, że to nam pomoże wyhamować ten proces. Złożyłyśmy ustawę o sterylizacji, ale widzę, jak taką ustawę złożyła, ta ustawa jest w Sejmie. Tak, ona jest ważna, powinna być refundowana. I ona dotyczy różnych grup kobiet. To są zarówno te młodsze kobiety, które nie chcą mieć dzieci nigdy i jest ich najmniej. Później są kobiety w średnim wieku, które nie mogą używać antykoncepcji. Proszę mi wierzyć, że takich kobiet jest naprawdę bardzo dużo i one tej sterylizacji też potrzebują. A trzecia grupa to są kobiety po cesarskich cięciach. Te, które urodziły dwójkę, trójkę dzieci. One przecież słyszą w szpitalu, proszę nie zachodzić w ciążę.
Świetnie, fantastyczna rada, tylko co się stanie, jak zajdę, tak? Jeżeli to będzie niebezpieczne dla mojego zdrowia. Więc sterylizacja zdecydowanie tak. Żartowałam z tą Viagrą i z tą wazektomią, bo widziałam zaniepokojonego pana tam gdzieś z tyłu, po prostu, żeby pan mnie nie brał na poważnie. Ale jest to zastanawiające, prawda? Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Zdecydowanie projekt in vitro jest w Sejmie i myślę, że tutaj będziemy wspólnie działać na rzecz tego, żeby... I tu nie będzie jakiegoś braku zgody co do tego. Jesteśmy gwarancją tego, że in vitro będzie dostępne. Ja tylko jeszcze może dopowiem w kwestii in vitro, że pod obywatelskim projektem ustawy podpisało się blisko 500 000 osób. Odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie. Oczywiście projekt zarządów PiS trafił teraz do zamrażarki sejmowej, ale zwrócę uwagę na to, że projekty obywatelskie, w przeciwieństwie do tych projektów sejmowych, nie obowiązuje ich zasada dyskontynuacji, to znaczy ten projekt nie przepadnie. Tylko to jest projekt, którego może odbyć się w następnej, nowej kadencji Sejmu, po prostu drugie czytanie. Po prostu drugie czytanie. Więc to jest dobra wiadomość, że my jesteśmy już w zasadzie w połowie procesu legislacyjnego. Jak wdrożymy tak szybką ścieżkę, jak PiS wdrażał w kwestii demontażu praworządności, to 24 godziny możemy ten projekt mieć przegłosowany. I zapytam jeszcze Agnieszkę Buczyńską, co dalej z in vitro i sterylizacją? Jeśli chodzi o in vitro, to tak, absolutnie jesteśmy za całkowitą refundacją procedury in vitro. Warto dzisiaj wspomnieć też o tym, że na poziomie samorządów, niektóre samorządy muszą dzisiaj to refundować dla swoich mieszkańców, to się dzieje, ale to oczywiście wyklucza wiele mieszkańców naszego kraju, tam gdzie taka procedura po prostu nie jest refundowana. Dostępne in vitro, refundowane dla każdej Polki, która chce zajść w ciążę. To też ogranicza wiele stresów też wielu kobiet, które starają się bardzo długo o dzieci, dlatego że dzisiaj taka procedura in vitro to kilkanaście, przynajmniej tysięcy złotych i kobiety nie dość, że stresują się, żeby w ogóle mieć dziecko, żeby się przebadać, żeby móc mieć to, o czym marzą, no muszą jeszcze się borykać z tym lękiem, czy w ogóle je na to stać. To nie powinno być wykluczające. Każda kobieta, która ma szansę na to, żeby mieć to dziecko, powinna mieć dostępną procedurę refundacji. Jeśli chodzi o kwestię sterylizacji, to jest absurdem, że mężczyźni mogą tego zabiegu dokonać, jako w przypadku kobiet jest to nielegalne. Tu też warto wspomnieć o tym, bo ja tego nie dopowiedziałam, w kontekście refundacji antykoncepcji, bo tu nie chodzi tylko o antykoncepcję w postaci tabletek, ale jeżeli kobieta wymaga innej formy antykoncepcji niż tabletki, ta refundacja także powinna być tutaj przeprowadzana, także absolutnie tutaj jesteśmy też za tym, żeby były równe prawa dotyczące mężczyzn i kobiet w tym zakresie. Dziękuję bardzo. To ja się jeszcze cofnę do strajków 2020, kiedy dostęp do aborcji został zdecydowanie ograniczony. Jednym z hasłem, które wtedy widywałam często na transparentach wśród osób uczestniczących w tych wydarzeniach, było feminizm socjalny, a nie liberalny. I można to odczytać oczywiście jako zarzut, że mainstreamowa narracja emancypacyjna jest skupiona na uprzywilejowanych jednak kobietach, liderkach robiących karierę w biznesie, których różne cechy jakby otrzymane w wyniku chociażby urodzenia pozwalają jednak robić te kariery, a wykluczane są w tej opowieści kobiety najbardziej wykluczone. I też opowiada to o pewnej narracji, która gdzieś tam się przebija oczywiście w Polsce, o tym, że potrzebujemy feminizmu intersekcjonalnego, takiego, o którym pisze chociażby bell hooks, znana feministka, i takiego, które łączy w sobie bardzo różne kategorie, ponieważ płeć to tylko jeden z powodów dyskryminacji. Tutaj dochodzi jeszcze klasa, rasa i tak dalej. Więc moje pytanie brzmi, jeszcze w dodatku w związku z trwającym kryzysem ekologiczno-klimatycznym dochodzi do głosu również ekofeminizm. Jaki nurt feminizmu jest panią najbliższy i dlaczego? Ja bardzo przepraszam, ja się nie najmuję badaniem feminizmu, tylko zajmuję się tym, żeby kobietom, Polkom, matką, żoną, córką, wnuczką żyło się po prostu jak najlepiej. I chciałabym poruszyć jedną kwestię, która dzisiaj nie została poruszona, to znaczy po pierwsze powrotu kobiet na rynek pracy. Uważam, że to jakbyśmy feminizmu nie nazwali, to nie będzie równości w Polsce, jeśli kobiety nie będą miały takich samych warunków
powrotu na rynek pracy, co mężczyźni. Pozwolę sobie zmienić pytanie w takim razie. Jakie propozycje ma Pani dla najmniej uprzywilejowanych kobiet w Polsce? To się rzeczywiście w to wpisuje. I my mamy przede wszystkim propozycję programu Aktywna Mama, czyli każda mama, która po urodzeniu dziecka będzie chciała wrócić na rynek pracy, będzie miała dofinansowaną opiekę nad dzieckiem w wysokości 1500 zł. Polki są niestety na rynku pracy, jeśli chodzi o rynek pracy, w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, mało aktywne zawodowo. Chcemy, żeby były bardziej aktywne zawodowo i żeby tutaj przede wszystkim jest ta nierówność. I to też jest kwestia w ogóle mówienia o macierzyństwie, o tacierzyństwie. Jesteśmy jeszcze daleko od tutaj tej równości w domu. Przyjęło się, że zresztą każda z nas chyba odczuła. Nikt naszych partnerów nie pyta, jak sobie dają radę z dziećmi w domu, a przynajmniej jest to bardzo rzadkie. A my jesteśmy ciągle o to pytane, jak ty sobie dajesz radę, jeździsz do Warszawy, jesteś posłanką, jesteś aktywna, jak ty sobie dajesz radę? Nikt mojego męża o to nie pyta. On się o to upomina na szczęście, ale nikt go o to nie pyta. Ja bym chciała, żeby mężczyźni, kobiety, ojcowie i matki dostawali takie same pytania, jeśli chodzi o radzenie sobie z dziećmi. Jeśli to nam się, do tego nam się uda społeczeństwo przekonać, to będziemy naprawdę dużo bardziej do przodu, bo wtedy też kobietom będzie łatwiej wrócić na rynek pracy, bo to nie będzie nic złego w ich lokalnym środowisku, wrócić na rynek pracy, bo nie będą postrzegane jako te złe matki, które zostawiają dziecko pod opieką obcych osób, tylko będą tymi, które chcą dzieciom dać szczęście, bo ich matka jest szczęśliwa. I to jest taki pierwszy podstawowy warunek. Ale ja bym chciała, o tym się mniej mówi, ale powiedzieć też parę słów o tych kobietach, które wychowują dzieci samotnie albo wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. Tu jest bardzo duża nierówność, bo przecież większość osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi albo wspierają swoje niepełnosprawne dzieci, to są kobiety. I tu mamy bardzo, bardzo poważne nierówności. Ja marzę mi się ustawa o asystencji osobistej dla każdej osoby z niepełnosprawnościami. I o tym musimy zacząć mówić, bo ja mam takie poczucie, że to są kobiety. Agnieszka Buczyńska mówi o tym, że macie kandydatkę, która wychowuje samotnie dziecko z niepełnosprawnościami. Takich osób aktywnych albo na pierwszym froncie, które widzicie, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami, nie ma w przestrzeni publicznej dużo, ale przecież one istnieją. I ten problem bardzo często dotyczy kobiet, bo każda kobieta ma prawo do pracy, do kształcenia, do aktywności zawodowej. I dlatego chciałam głośno o tym powiedzieć i o tym przypomnieć, że dostęp do żłobków, do przedszkoli, to powinien być też dostęp do żłobków i przedszkoli dla dzieci, które wymagają wsparcia, bardzo często też medycznego. Bo bez tego kobieta, zwłaszcza wtedy, kiedy wychowuje dziecko z niepełnosprawnością, po prostu na rynek pracy nie wróci. Więc chciałabym, żebyśmy myśleli o tych kwestiach kobiet, nie zapominali o tych, które właśnie samotnie wychowują dzieci albo wychowują dzieci z niepełnosprawnościami, bo tutaj te nierówności są bardzo, bardzo duże. Kiedy się mówi o osobach z niepełnosprawnościami, często się zapomina, że to wszystko najczęściej leży na barkach kobiet i to jest taki jeden z moich postulatów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ma Pani jakiś nurt feministyczny, który jest Pani najbliższy i jakie propozycje dla najmniej uprzywilejowanych kobiet? Ja tego nurtu nie będę nazywać, ani się do niego odnosić, ale oczywiście, że tak. To znaczy, kiedy mówimy o prawach kobiet, to mówimy o polityce społecznej, która jest jednym z najważniejszych filarów dobrze funkcjonującego państwa, państwa opiekuńczego, o którym mówi Lewica. Więc po pierwsze rynek pracy. Tutaj na pewno szereg zmian, które Lewica zaproponowała, czyli likwidacja luki płacowej. To jest taka prawdziwa równość na rynku pracy. My oczywiście jako Lewica częściej mówimy o pracownikach, mówimy też więc częściej o pracownicach. I takie ostatnie działania, które prowadziła i podejmowała chociażby posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, i to dzięki jej inicjatywie, złożyliśmy tą ustawę o tym,
To była ustawa, która dotyczyła takiej historii, nie wiem, czy Państwo słyszeli, Joli Żołnierczyk, która została w Kauflandzie zwolniona za to, że była związkowczynią, która stanęła w obronie innych kobiet i w obronie innych matek, które były dyskryminowane, bo zarabiały przez to, że są kobietami i matkami od 200 do 400 zł mniej. Więc mamy ustawę, która będzie chroniła, no, można powiedzieć też kobiety, wzmocnienie związków zawodowych i związkowczynie, ale także przez to kobiety i matki na rynku pracy. Nasza polityka mieszkaniowa, która ma być skierowana właśnie do tych osób, których nie stać dzisiaj na żaden kredyt. To wiemy, co się stało, pomysł tego programu Kredyt 2% Prawa i Sprawiedliwości spowodował, że ceny mieszkań wywindowały o 10% do góry. Stawiamy, prawie połowa młodych ludzi mieszka dzisiaj z rodzicami. Jak ci ludzie mają w ogóle założyć rodziny? To znaczy, gdzie oni mają się dzisiaj wyprowadzić, skoro prawie 2 miliony mieszkań brakuje na rynku? Więc to są te kwestie społeczne, to są na pewno te kwestie socjalne. To, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość prowadzi politykę, która w tym patriarchalnym układzie świata skazuje kobietę na darmową opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, nad seniorami, osobami starszymi, bo to one często się opiekują. Świetnie wybrzmiało podczas tego, jak mieliśmy ustawę, która wprowadzała dyrektywę Work-Life Balance. Dlatego, że ta dyrektywa też dyskryminowała kobiety. Polscy ojcowie w Polsce nie chodzą na urlopy, ale w Finlandii już chodzą i w Skandynawii, tak? Tutaj to jest 1-2%, tam to jest 70%. Można? Można. Tylko trzeba prowadzić skuteczną politykę społeczną i to sobie ja stawiam za główny cel. Ja chciałabym pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma monopolu na skuteczną politykę społeczną, bo tam nadal będzie tylko ten święty Mikołaj w postaci prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który rozdaje wyborcze prezenty. Skuteczna polityka społeczna jest właśnie skierowana do tych różnych kobiet. Osoby z niepełnosprawnościami, oczywiście. Ustawa o asystencji osobistej to będzie jedna z pierwszych ustaw przez Lewicę złożona, ale ja od 7 lat walczyłam o to, żeby gabinety ginekologiczne były dostosowane dla kobiet z niepełnosprawnościami. To jest dzisiaj naprawdę ogromny problem. Czy ginekolodzy dzisiaj odmawiają po prostu przyjmowania takich kobiet, bo nie mają dostosowanych foteli. Więc to są na pewno te grupy wykluczone. Gwarancja miejsca w żłobku dla każdego dziecka to jest także coś, co spowoduje, że kobiety wcześniej wrócą na rynek pracy. No i to, co powiedziała też posłanka Pomaska. Temat osób z niepełnosprawnościami jest mi bliski od 17 lat, kiedy w naszej rodzinie urodziła się dziewczynka z rzadką wadą genetyczną. 95% samotnych rodziców opiekunów z niepełnosprawnościami to są kobiety. To jest jedna z najbardziej wykluczonych grup, tak? I te rozwiązania, które Prawo i Sprawiedliwość przygotowało, od stycznia spowodują, że część tych kobiet w ogóle zostanie wyrzucona za burtę, zostanie pozostawiona bez opieki. Więc na przykład to, co trzeba będzie zrobić pilnie, to są przedszkola ze wsparciem medycznym, żeby te kobiety mogły iść do pracy. Bo co z tego, że oni zlikwidowali zakaz pracy? Ja też postulowałam, żeby tak się stało, złożyłam taką ustawę. Tylko gdzie one pójdą do tej pracy i z kim zostaną te dzieci, jeśli nie ma asystencji osobistej? A poza tym nie zostawią tego dziecka w żłobku, jeśli ten żłobek nie będzie żłobkiem ze wsparciem medycznym. Musimy skończyć z tym kultem tego, że to kobieta jest odpowiedzialna za chore dzieci na urlopie, za osoby z niepełnosprawnościami i za swoich starszych, schorowanych rodziców. To powinno po prostu robić państwo. Agnieszka Wyczyńska ma jakiś namysł nad tym, jak walczyć w feminizmie i nad intersekcjonalizmem, ale także nad propozycjami dla najbardziej wykluczonych kobiet. Ja mam takie poczucie, że dzisiejszy rząd zmusił Polki do bycia nie tylko bohaterkami, ale zmusił je do heroizmu. Polki, jeżeli chcą być bohaterkami, mogą nimi być, ale nie muszą być z klucza. Nasza propozycja dotycząca w ogóle patrzenia to jest kwestia związana z tym, że nieważne gdzie mieszkamy, nieważne jaki kod pocztowy mamy na własnym adresie, powinniśmy mieć równe szanse, równe prawa do rozwoju. I do tego będziemy dążyć. Nasza polityka i myślenie o państwie to jest myślenie dotyczące nie, że każdemu porówno, bo już te czasy, mam nadzieję, się skończyły, nie powrócą, ale każdemu tyle, ile potrzebuje. Bo zdecydowanie inne są potrzeby matki, która samodzielnie wychowuje dziecko z niepełnosprawnością, a inne mogą być potrzeby osoby, która mieszka w dużym mieście i ma bardzo dobrą pracę. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć, to też przytoczyć historie, które też mówią o tym, jakie my też rozwiązania jako Polska 2050, jako Trzecia Droga mamy. Dlatego, że
Całkiem niedawno rozmawiałam z seniorką z powiatu oleskiego, która mówiła mi o swojej córce. Córka samodzielnie wychowuje matkę, wychowuje swoje dziecko, ale punkt przedszkolny, do którego musiała je zawozić rowerem, funkcjonował tylko 4 godziny dziennie. Ona chciała być aktywna zawodowo, chciała pracować. No i finał skończyło się tym, że wyjechała ze swojego miejsca zamieszkania, wyjechała za granicę, gdzie podjęła pracę, gdzie w wolnym czasie dostała refundowany kurs języka, gdzie dziecko jest w żłobku, w którym jest to opłacane. I ja uważam, że tak to powinno funkcjonować. Kobiety powinny mieć równe prawa do tego, żeby móc podejmować pracę. Dlatego też proponujemy 100 tysięcy żłobków przez najbliższą kadencję, aby one zostały otwarte, żeby kobiety mogły, bo kobiety chcą pracować, tylko z wielu przyczyn, właśnie niezależnych od nich, takich jak niedostępność do żłobka, tej pracy nie podejmują. Kolejna kwestia to jest też kwestia związana z chociażby alimentami. Tu też jest niestety olbrzymi problem, dlatego że ja sobie nawet wynotowałam, że o 40% wzrósł dług niepłaconych alimentów w ubiegłym roku i to jest praktycznie 13 miliardów złotych. Kobiety muszą wielokrotnie pokazywać szereg faktur, różnych dokumentów po to, żeby wyprosić alimenty przecież nie dla siebie, tylko dlatego, żeby móc wychowywać swoje dziecko. Prawo powinno stać po stronie tego rodzica, tego samodzielnego rodzica, który to dziecko wychowuje. Więc to jest kolejna propozycja, którą mamy w programie dla wyrównywania szans. No i kwestie, o których już była tu mowa, czyli związane z kwestiami w ogóle zdrowotnymi, związanymi z ginekologiem w każdym powiecie, związane z bezpłatną, refundowaną antykoncepcją, z dostępnością do in vitro. Ten szereg rozwiązań znajdziecie Państwo także u nas w programie. Bardzo dziękuję. Za chwilę oddam Państwu głos. Ostatnie pytanie brzmi, czy oczywiście wśród tych kobiet, które są wykluczone, są również osoby biseksualne i lesbijki. Czy osoby pozostające w związkach jednopłciowych mogą liczyć na to, że kiedy Was wybiorą, będą mieć dostęp do związku partnerki? I tu poproszę o odpowiedź tak lub nie. Tak, oczywiście to też jest jedno z naszych zobowiązań Koalicji Obywatelskiej, czyli wprowadzenie związków partnerskich. Dziękuję. Katarzyna Kotula. Równość małżeńska dla osób nieheteronormatywnych i związki partnerskie dla takich osób jak ja, które od 27 lat żyją bez ślubu. Dziękuję. I tak jesteśmy za związkami partnerskimi. Dziękuję bardzo i teraz oddaję Państwu głos. Widzę, że już jest jedno pytanie, podejdę. Dziękuję. Ja mam pytanie do Pani posłanki Kotuli, ponieważ wspomniała Pani o jednej z propozycji, jaka jest urlop menstruacyjny. I szczerze mówiąc, ja nie bardzo rozumiem, jaka racja stoi za tą propozycją, ponieważ mamy orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy. Ktoś idzie do lekarza, teleporada, cokolwiek i dostaje po prostu zwolnienie, kiedy nie może pracować. Więc wydaje mi się, że byłoby to nadmiernym uprzywilejowaniem kobiet, gdyby taki temat urlopu w czasie roku pracy, tak jak mają osoby po 10 latach pracy. I tak samo występuje nierówność na rynku pracy, jeżeli chodzi o wiek emerytalny. I tego tematu też Państwo nie poruszacie jako lewica, a urlop menstruacyjny jest tutaj, mam wrażenie, jakimś takim wytrychem, który niewiele tak naprawdę wnosi do szerszej dyskusji na temat rynku pracy i nierówności, jakie na nim występują. Dziękuję. Gdyby Pan mnie zapytał osobiście, czy wiek emerytalny powinien być równy, to odpowiem pokrętnie, że tak, to jest kierunek, w którym powinniśmy iść, ale należy się zastanowić, w którą stronę. Wiemy, że wśród kamieni milowych jest zobowiązanie do tego, żeby podwyższyć wiek emerytalny, ale można stosować mechanizmy kompensujące, bo to, jak wygląda świat kobiet w kontrze do świata mężczyzn, myślę, że dzisiaj tutaj bardzo dobrze wybrzmiało, tak? Że to często kobiety zostają w domu z chorymi dziećmi, że to one najczęściej przyjmują większość obowiązków, to się powoli u nas zmienia. Ja nie mówię, że nie, tak? Już widać, że coraz więcej tych związków opartych jest naprawdę na partnerskich zasadach, ale to jest jeszcze ciągle naprawdę mniejszość. Nawet jak popatrzy sobie Pan na modele rodziny gdzieś tam na przykład na zachodzie. No, ja pochodzę z województwa zachodniopomorskiego, mieszkałam na granicy polsko-niemieckiej, więc mi ten model niemiecki jest najbliższy, tak? Dzieci ojcowie od początku naprawdę się angażują. U nas
Jeszcze nie jest idealnie i myślę, że jeszcze wiele lat upłynie w Odrze i w Wiśle, zanim to się zmieni. Poza tym opiekują się też starszymi osobami. To jest to, o czym mówiłam. To na nich najczęściej spoczywa ta odpowiedzialność. Urlop menstruacyjny. Tak, to jest coś, co budzi ogromne emocje. Nie wiem, czy słyszał pan kiedykolwiek o endometriozie, o takiej strasznej chorobie. Mamy posła Marka Rutkę tutaj z Pomorza. Jestem z niego bardzo dumna, bo to jest pierwszy poseł, a tak naprawdę jeszcze do tego mężczyzna, który założył zespół do spraw endometriozy. Diagnozowanie endometriozy w Polsce trwa około 8 lat. Najczęściej to są takie przypadki. To jest choroba trochę tabu, o której się przez wiele lat nie mówiło. I część młodych kobiet zmaga się z takimi naprawdę bardzo bolesnymi miesiączkami. I należy do nich wyciągnąć rękę i wypracować takie rozwiązania. My sobie debatujemy na razie w Lewicy o tym, jak powinno takie rozwiązanie wyglądać. I ono powinno być skierowane do tych kobiet, które nie mogą być dyskryminowane dzisiaj ze względu na to, że mają takie problemy. Na przykład zmagają się właśnie z bardzo bolesną endometriozą. Ja, wracając do emerytur, ja uważam, że ta na dziś rozwiązanie w postaci renty wdowiej jest najlepsze, żeby zrekompensować kobietom to, że przez lata spoczywa na nich więcej obowiązków, a potem, kiedy umiera im mąż, one zostają naprawdę bardzo często z bardzo niską emeryturą. Ale jestem też przekonana, że to rozwiązanie dotyczące urlopu menstruacyjnego to jest coś, co powinniśmy rozważyć dla tych młodych kobiet, które oczywiście po konsultacji lekarskiej, po konsultacji medycznej mogłyby z takiego urlopu skorzystać, bo średnio produktywnym pracownikiem albo pracownicą jest dzisiaj ta kobieta, która naprawdę po prostu przez te dwa dni, a przeważnie tak to wygląda w miesiącu, cierpi z bólu. Dziękuję. Zachęcam do zadawania pytań. Czy ktoś jeszcze? Zdecydowanie zgadzam się. Tak, bo tam było też to pytanie w środku. Tak, oczywiście. Dzień dobry. Ja mam pytanie o związki partnerskie do wszystkich. Czy one mają być na zasadzie projektu Dunina, czy bardziej na zasadzie zrównania małżeństw ze związkami partnerskimi? Przyznam się szczerze, ja nie przygotowałam projektu w tej sprawie. No, ja myślałam, że wszystkim była zapewniona każdej parze, niezależnie od płci. No, dostęp do tych wszystkich kwestii, które mają małżeństwa, to znaczy ja myślę, że to jest kwestia też bardzo, my się dzisiaj spieramy o kwestie nazewnictwa, ale rozumiem, że tym osobom, które dzisiaj nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego, przede wszystkim zależy na tym wymiarze praktycznym, chociaż pewnie nie tylko, więc to jest kwestia tej, chociażby tej informacji w szpitalu o osobie bliskiej, kwestia dziedziczenia, te wszystkie prawa powinny być zapewnione właśnie w ustawie o związkach partnerskich. Adopcja? Myślę, że jesteśmy daleko, nie wiem, czy jesteśmy daleko. Myślę, że społecznie dzisiaj to jest temat, który powinniśmy poruszać, ale nie jesteśmy gotowi na to, żeby zawrzeć to w ustawie o związkach partnerskich. To ja powtórzę raz jeszcze, równość małżeńska tak, adopcja tak, związki partnerskie jak jakiś półśrodek chyba dla tych osób, które są przeciwne instytucji małżeństwa, powiedzmy. Albo dla tych, które tego z powodów praktycznych po prostu potrzebują i zdecydowałyby się na takie rozwiązanie. My nie mamy ustawy o związkach partnerskich, bo przygotowujemy się do ustawy o równości małżeńskiej, ale rozumiem, że są osoby, które mogłyby się zdecydować i które potrzebowałyby jakiegoś takiego uregulowania prawnego pewnych rzeczy. Więc jakaś formuła związków partnerskich, ale nie dla osób nieheteronormatywnych, skierowana jako jedyna propozycja. Przede wszystkim równość małżeńska. No dla nas od razu związki partnerskie i to przede wszystkim. Jeżeli pyta pan o adopcję, to ja tu się zgadzam, że jeszcze nie jesteśmy chyba społecznie gotowi na to, żeby większość za tym stanęła. Być może to też jest propozycja do przegłosowania w referendum. Są jeszcze jakieś pytania? Zachęcam do. Ja mam takie pytanie, może nie stricte związane z tematem dzisiejszej debaty, ale jakoś związane, bo jak opozycja wygra wybory, to myślę, że jest 99,9% szans, że prawa kobiet będą lepiej przestrzegane, będą właśnie szanowane. Natomiast, żeby opozycja wygrała, trzeba zdobyć jak najwięcej mandatów.
I mam pytanie do pani Agnieszki Pomaskiej. Jest pani jedynką w Gdańsku na liście Platformy. Czyli można powiedzieć, że odpukać ma pani prawie pewne miejsce w parlamencie. Czy nie uważam... Jest pewne. No mówię, 99,9 znowu powiem. Także i czy... Bo zrobiono badania, że na przykład w Elblągu wystarczyłoby kilkanaście tysięcy osób, żeby pojechało do Elbląga głosować i mamy jeden dodatkowy mandat w Sejmie dla opozycji. I czy nie uważa pani, że na przykład pani mogłaby się zaangażować w jakieś takie trochę, nie tylko myśląc o sobie, ale namawianie ludzi, żeby ludzie z Gdańska po prostu jechali głosować do okręgu numer 34 do Elbląga, żeby po prostu zapewnić ten dodatkowy mandat właśnie dla opozycji, w szczególności dla Koalicji Obywatelskiej? Ja znam te niektóre wyliczenia, ale wiem, że one nie są, znaczy, że to nie jest taka prosta kalkulacja. Ja się angażuję w kampanię wyborczą w całym kraju. Mamy taką akcję Kobiety na Wybory, jeździmy wspólnie z Barbarą Nowacką po całej Polsce, wspieramy, zwłaszcza nasze kandydatki, także debiutantki w tych wyborach. Natomiast tutaj nie podejmuję się tej roli, bo myślę, że to jest, może być taka bardzo zawodna kalkulacja. Ja nie wiem, czy ona jest pewna, bo też zwrócę uwagę na to, że w Gdańsku też są różne kalkulacje. Mówi się, że mamy pewnych 6 mandatów na 7, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską. Będzie ciężko, ale niektórzy w ten 7 wierzą, ale że może być równie dobrze 5 mandatów. Więc to może efekt być odwrotny, więc ja uważam, że rolą przede wszystkim każdej z nas jest to, żeby wyszarpać jak najwięcej tych głosów i pewnie mi jest łatwiej dotrzeć do wyborczyń, wyborców w moim okręgu wyborczym, chociaż tak jak powiedziałam, robię kampanię w całym kraju dla Koalicji Obywatelskiej w ogóle i wspieram zwłaszcza kandydatki w całym kraju. Natomiast to nie jest prosta kalkulacja, ale ja przyjmuję tę sugestię, pewnie będziemy to analizować. Mam wątpliwości co do skuteczności tego typu działań i bałabym się wylać dziecko z kąpielą, bałabym się odwrotnego efektu, że gdzieś przez to mandat stracimy. Ale rzeczywiście no, tutaj bardziej dla fachowców odliczenia tych głosów to jest pytanie. Jestem gotowa na każdy scenariusz i każdą pomoc po to, żeby mieć większość w następnej kadencji Sejmu. Bo ja właśnie czytałam takie opracowanie i na przykład tam jest powiedziane, że właśnie nie ma sensu jechać do Świętokrzyskiego, bo po prostu można w Krakowie można stracić mandat, a w Świętokrzyskim niewiele się uzyska. Natomiast jeśli chodzi o Warszawę i jeśli chodzi o Gdańsk, to były badania zrobione, że jest taka nadwyżka głosów i w Gdańsku, i w Warszawie, że ci którzy z Warszawy pojadą na przykład do Sulejówka, czy ci, którzy z Gdańska pojadą do Elbląga, to po prostu jest szansa, że dodatkowo będzie mandat w Elblągu i w Siedlcach, a nie straci się mandatu w Warszawie i w Gdańsku. To naprawdę, proszę zwrócić uwagę, że jest prowadzona kampania na rzecz tego, żeby jechać do Świętokrzyskiego. Ja jestem bardzo ostrożna w tych wyliczeniach. Żaden mandat w żadnym okręgu wyborczym nie jest pewny. I to nie chodzi o mnie, tylko chodzi w ogóle o liczbę mandatów. Ale jeszcze tutaj... Dobrze, ja akurat zwrócę... Dziękuję. Chętnie dopowiem. Ja wczoraj wieczorem gdzieś na Twitterze napotkałam grafikę i wyliczenia, które no niestety przeczą temu, o czym pani mówi, choć czytałam te same opracowania wcześniej. Czyli ta turystyka wyborcza, tak, o której mówiono, że może przynieść pozytywny efekt. Żeby uzyskać jeden mandat posła tutaj na Pomorzu w 25 i w 26 okręgu trzeba zdobyć powyżej 41 tysięcy głosów, a w Lubuskiem wystarczy poniżej 38 na przykład. Zachodniopomorskie to jest też poniżej 38 tysięcy, co znaczy, że akurat nie wiem, czy na Pomorzu opłaca się turystyka wyborcza. To znaczy nie wiem, czy opłaca się wyjeżdżać z Pomorza. To jest ciekawe opracowanie, ja postaram się to gdzieś Państwu znaleźć, bo nie mogę teraz niestety znaleźć źródła, ale mam to zapisane i wczoraj wieczorem na to się natknęłam. Ja myślę, że tak. Tak jak tutaj siedzimy, wszystkim nam zależy na tym, żeby ten rząd wyglądał dokładnie tak. Najchętniej chciałabym w nim jeszcze widzieć kobiety. Żeby to była Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga, bo tylko tak możemy wygrać, osiągając wszyscy dobry wynik. Jeśli uda się w niektórych okręgach spowodować, żeby PiS wziął jeden mandat mniej, tym lepiej, wtedy mamy jeszcze większą gwarancję, że to my, a nie oni będziemy tworzyć ten rząd. Dlatego ja mówiłam konkretnie o Elblągu, bo na przykład Lubuskie czy te inne województwa, które pani mówiła, to rzeczywiście nie jest korzystne. Natomiast w Elblągu jest taka sytuacja, że obliczono kilkanaście tysięcy wyborców, gdyby przyjechało do Elbląga. Nie słyszą nas państwo. To ja może tylko powiem tak.
My mamy, znaczy dajemy z siebie wszystko, ja patrzę też na koleżanki, szacunek, mam poczucie, że tak jak tu siedzimy, dajemy z siebie wszystko, ale nasze możliwości są ograniczone. Pamiętajcie, że po drugiej stronie mamy bandziorów, mamy kłamców, oszustów, którzy nie mają żadnych oporów, żeby wykorzystywać środki publiczne do tej kampanii wyborczej. To jest naprawdę zderzenie czołg, jeśli chodzi o możliwości finansowe, organizacyjne, czołga z trabantem. Naprawdę, uwierzcie mi. Więc ja uważam, że powinniśmy się koncentrować na takich kwestiach podstawowych, mobilizacji, uściskiwania rąk, pracy w terenie, pracy w social mediach, że na tym musimy się skoncentrować. Ja przyjmuję Pani sugestie, ale no, skoncentrujmy się na tym, co jest kluczowe, żeby kobiety, o których dzisiaj rozmawiamy, poszły głosować, żeby młodzi poszli głosować, żeby wkurzeni poszli głosować. Niezdecydowanie. Niezdecydowanie. Pamiętajcie, że jest tak, że dla nas, jak tu siedzimy, oczywiste jest, że 15 października są wybory i że trzeba wziąć udział w głosowaniu. Ja znam mnóstwo takich przypadków i Wy pewnie też, gdzie ludzie nie żyją polityką, nie wiedzą, że my tu siedzimy i debatujemy. Nie wiedzą nawet do końca, kto kandyduje. Oni się zainteresują tymi wyborami dzień lub dwa przed, ale może będą się tego dnia słabiej czuli, a może uznają, że warto pojechać na jakąś wycieczkę i na te wybory nie pójdą, jeśli my sąsiadce, sąsiadowi nie powiemy, słuchaj, idź głosować, 15 października są wybory. To jest dzisiaj dla nas najważniejsze i zachęcam do tego, żeby każdy z Was przyłożył do tego rękę, bo ja wiem, że tutaj jak siedzimy, zależy Wam na tym, żeby wygrała opozycja, żeby odsunąć tych złodziei od władzy, żeby ich rozliczyć, jak nie przywrócić w Polsce ład, porządek. Tego, tak jak tu siedzimy, w trójkę czy nawet w setkę. Potrzebujemy Was, potrzebujemy Waszego zaangażowania. Dzięki, że dzisiaj z nami jesteśmy. Jesteście, ale potrzebujemy tego, żebyście wywieszali nasze banery, plakaty, ulotki, a na końcu, żebyście w dniu wyborów, bo to nie jest karalne, to nie jest złamanie ciszy wyborczej, powiedzieli, że dzisiaj są wybory, nie musicie mówić na kogo głosować. Ale tym, co trzeba, powiedzcie, dzisiaj są wybory, musicie zagłosować i pójść do urn wyborczych. To jest kluczowe, a te różne kalkulacje, no będziemy się temu przyglądać, ale to organizacyjnie naprawdę boję się, że wylejemy dziecko z kąpielą. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja mam do Pani jeszcze pytanie dotyczące prawa rodzinnego. Jest to pewnie problem mało znany w Polsce, bo tak jak Panie powiedziały, w większości to Polki jednak sprawują opiekę na przykład nad dziećmi, bo to nie pytanie tego dotyczy. Ale istnieje też część osób, mężczyzn, którzy są już bardzo zaangażowanymi ojcami i chcieliby się im opiekować. Natomiast w Polsce nie istnieje w zasadzie instytucja opieki naprzemiennej po rozwodzie rodziców. Czy pan zgrupowania chciałby się tym zająć? Absolutnie tak. Ja jestem zwolenniczką idei opieki naprzemiennej. Uważam, że przede wszystkim liczy się dobro dziecka. Jeżeli rodzice powinni przede wszystkim pomimo rozstania się dogadać się między sobą i dla dziecka najważniejsze jest moim zdaniem to, żeby miało równy dostęp, jeżeli jest taka możliwość do opieki przez mamę i tatę. Także ja jestem tu absolutnie za tym, żeby ta formuła funkcjonowała. Ona, powiem tak, ona w pewien sposób funkcjonuje, bo jeżeli rodzice zgodzą się na to przed sądem, że chcą się opiekować na przemienie, czyli tydzień dziecko będzie w jednym miejscu, a tydzień w drugim, to jest to dopuszczalne, tylko kwestia jest związana z adresem zamieszkania. Oczywiście to można potem nadużywać, więc trzeba to uregulować, może być lepiej formalnie, ale takie coś też funkcjonuje w pewnej jakby praktyce stosowania. Kazuistyka, niestety sędziowie raczej są zawsze skłonni, żeby, jeżeli jest konflikt jakiś, tak, zgadzam się, że wymaga to, tak, zgadza się, że trzeba to formalnie uregulować, natomiast absolutnie tak, jestem za tym, żeby ta opieka naprzemienna funkcjonowała. Tak, no trwały prace w Senacie nad chyba propozycją senatora Pocieja, wydaje mi się, wiem, że jakaś propozycja taka była 2 lata temu, projekt umarł, nie pamiętam, nie będę pana okłamywać, co się z nim stało. Natomiast ja uważam, że tak, jako też była nauczycielka z wieloletnim stażem, która uczyła dzieci i młodsze i starsze, myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Dobro dziecka oczywiście jest tutaj priorytetem i jest najważniejsze.
dobro dziecka, jego bezpieczeństwo, także psychiczne, bo to jest kwestia tego, czyli to jest to, co powiedziała tutaj pani Agnieszka, w zależności od tego, gdzie rodzice mieszkają i czy dziecko może z tego skorzystać, czy to nie jest tak, że gdzieś tego dzieciaka między sobą przerzucają. Ja osobiście, szczególnie po sprawie małego Kamilka, ale też po tych wszystkich sprawach, które działy się wcześniej rocznie, z rąk najbliższych ginie 30 do 40 dzieci. Jestem zwolenniczką większej kontroli państwa nad rodziną w takim zakresie, żeby wzmocnić te sądy rodzinne, żeby je trochę zreformować. No, nie mówimy tutaj o tym, co proponował minister Zero, bo to jest absolutnie jakiś żart. Tak? Te sądy faktycznie mają działać po prostu szybciej i mają być frontem do klienta, w tym przypadku frontem do rodzica, a po drugiej stronie mają patrzeć przede wszystkim na dobro i bezpieczeństwo dziecka. Prawo i Sprawiedliwość trochę w tym zakresie uznaje prymat rodziny biologicznej, co skutkowało tym, że w większości przecież było tak, że te dzieci, które zginęły z rąk najbliższych, to były dzieci odbierane rodzinom biologicznym, które do nich wracały. Więc ja tutaj mam też mieszane uczucia co do tego, żebyśmy zachowali po prostu zdrowy balans, tak? Dobro dziecka, jego bezpieczeństwo psychiczne i jego bezpieczeństwo fizyczne musi być po prostu najważniejsze. Chciałabym zapytać, kiedy i w jaki sposób pani ugrupowania planują nowelizować ustawę o świadczeniu wspierającym, która wchodzi w życie 1 stycznia, więc jest to bardzo pilne. Ja szybko odpowiem, krótko. Ja tą ustawę wprowadziłam, ona wejdzie w życie 1 stycznia, więc od razu po wyborach, zanim wejdzie w życie, trzeba ją zmienić. Na pewno, bo dzisiaj z ustawy, która zapowiadała się całkiem nieźle i konwencyjnie, czyli była oparta na konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, w życie wejdzie ustawa, no, która to będzie wyglądało tak, dla państwa, którzy nie wiedzą. Dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami do 18 roku życia oni pozostaną na świadczeniu pielęgnacyjnym, ale rząd zlikwidował im zakaz pracy. Ale tak jak mówiłam, bez przedszkola, ze wsparciem medycznym te matki do pracy i tak nie pójdą i bez asystencji też nie pójdą. Więc kolektywnie od razu w pakiecie musi być ustawa o asystencji osobistej. Po 18 roku życia ma być dzisiaj tak, że rodzic tego wsparcia nie dostanie. Dostanie to, czy też opiekun, dostanie to wsparcie tylko osoba z niepełnosprawnością, ale rząd wylał dziecko z kąpielą, bo jakby sercem tej ustawy była skala BVD, na której bazuje też Hiszpania i tą skalę trzeba absolutnie szybko zmienić, bo większość dzieciaków się po prostu na tą skalę nie załapać może, na te 70 punktów, które warunkuje wsparcie. Czyli może dzisiaj się stać tak, że wiele osób z niepełnosprawnościami po prostu pozostanie bez żadnej pomocy. To naprawdę musi być pakiet całościowy, dobrych propozycji, które są zgodne z konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami, które będą gwarantowały prawdziwie niezależne życie dla osób z niepełnosprawnościami. Tam musi być pakiet mieszkań, które realnie będą dla nich dostępne. Też pakiet przeznaczony dla tych rodziców, tak? Żeby też aktywizować te matki, żeby dać im warunki do tego, żeby one mogły na ten rynek pracy wrócić. Trzeba to zatrzymać po prostu natychmiast po wyborach i zmienić, czyli znowelizować. Ja nie mówię, że trzeba to wyrzucać do kosza, bo tam kilka dobrych rozwiązań jest. Dziękuję. Ja tylko mogę współgłos udzielić tutaj w takim kontekście, że absolutnie po wyborach trzeba to uzupełnić. Tam jest też wadliwa skala w ogóle przyznawania i orzeczenia, gdzie osoby po prostu, które mają, można powiedzieć, no na stałe są chore i no ktoś, jeżeli mówiąc już bardzo kolokwialnie, no nie ma ręki, to ta ręka mu nie odrośnie, a będzie musiał co rok potwierdzać to, że tej ręki nie ma. To już taki przykład bardzo namacalny, ale także absolutnie trzeba to uzupełnić o asystencję osób z niepełnosprawnością. Mamy też cały kompleksowy program dotyczący wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Tutaj naszymi twarzami też jest Łukasz Krasoń, osoba, która od urodzenia porusza się na wózku, ale też szereg ekspertów, którzy ten plan dla nas opracowywali. Także absolutnie tak, to trzeba zmienić, ale tu się zgadzam, nie wyrzucać całej ustawy, tylko po prostu znowelizować ją w sposób właściwy jak najszybciej. Ja tu się podpisuję, myślę, że to jest pełna zgoda. Po wyborach to zrobimy. Dzień dobry, ja tak chciałam kontynuować temat płci. Dzisiaj w polskim prawie nie istnieje pojęcie transpłciowości w żaden sposób. Chciałam zapytać, jakie konkretne pomysły legislacyjne mogą panie i panie ugrupowania zaproponować transpłciowym wyborcom, zarówno jeśli chodzi o ścieżkę tranzycji, jak i ochronę przed dyskryminacją.
to ja zacznę w takim razie. To znaczy tak, ja tutaj nie będę ukrywała, że nie jestem ekspertką w tym zakresie. Chyba najbardziej, to znaczy nie to, żebym nie była tego świadoma oczywiście, tak? Ale najbardziej chyba utkwiła we mnie historia opowiedziana przez Piotra Jaconia. Bo ona była mocno medialna, była taką historią, o której usłyszała właściwie cała Polska i która pokazała w takich bardzo drobnych szczegółach, z czym osoby transpłciowe się zmagają, tak? Ustawa o uzgodnieniu płci, bo na przykład wiemy, że nie mówi się o korekcie płci i to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe, dlaczego się nie mówi, tak? Powinna być przede wszystkim taka, która ułatwia ten proces i znosi te wszystkie szkodliwe przeszkody, które dzisiaj stoją na drodze, które państwo na drodze zbudowało. No dla mnie, ja o tym wiedziałam przed sprawą Piotra Jaconia, ale fakt, że państwo wymusza na osobie transpłciowej, żeby podawała do sądu własnych rodziców, no jest absolutnie skandaliczne, tak? No to jest naprawdę, to jest przemoc wobec tych osób, ale to jest też przemoc wobec całej tej rodziny, tak? Stawianie w kontrze do siebie w sądzie dzieciaków z rodzicami tylko dlatego, że potrzebują dokonać korekty płci, no to powinniśmy absolutnie znieść, tak? Nie ma chyba gorszej przemocy, którą można zastosować w stosunku do rodziny jako że tak powiem, do jednostki. No i oczywiście na pewno ustawy złożone przez Krzysztofa Śmiszka dotyczące języka nienawiści ze względu właśnie na to, co jest najwrażliwsze dla osób transpłciowych. Uważam, że to powinniśmy wprowadzić. Tej nienawiści jest za dużo, ona się wylewa z każdego kąta, z każdego rogu w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. W głównej mierze skierowana jest do osób z szerokiej społeczności LGBTQ+, bo to przecież na tych osobach próbowano cynicznie, politycznie wykorzystując je, budować sobie kampanie wyborcze, tak? Robił to PiS, robił to prezydent Andrzej Duda i powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, w której absolutnie nigdy żadna partia polityczna nie będzie się do tego uciekała, żeby wygrać wybory. Dziękuję. Ja rozumiem, że to nie kończymy, to tylko odpowiadając, ja tak ogólnie odpowiem. Ja bym bardzo chciała, żeby w Polsce nie było miejsca, nie było przestrzeni na mowę nienawiści, czy pokazywanie kogoś palcem dlatego, że jest inny niż większość społeczeństwa, albo nie czuje się sobą i na przykład chce zmienić płeć. Znaczy, to są bardzo poważne sprawy. Wiemy, że to nie jest niczyje widzimisię. Ja bym chciała, żeby z polityki zniknęli ludzie, którzy w tego typu język, pamiętamy te żarty chociażby Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że tam do południa to będzie, po południu będzie Kasią i tak dalej. Znaczy, żeby to nie był nigdy już więcej przedmiot do żartów, żeby ta sprawa była potraktowana poważnie i żeby każdy, kto potrzebuje wsparcia w tych kwestiach, żeby po prostu je otrzymał od państwa, żeby państwo dawało gwarancję, także prawną, że ludzie z takich powodów nie będą wyjeżdżali z Polski. Żeby się tutaj po prostu dobrze czuli. I ja nie jestem fachowcem, nie przygotowywałam tego typu ustaw, ale to jest takie moje marzenie w tych wszystkich kwestiach, które są drażliwe, dla wielu osób kontrowersyjne. To jest taka podstawowa zasada, która powinna obowiązywać przy stanowieniu prawa, ale też w debacie publicznej. I dla mnie te słowa, które wypowiadają Jarosław Kaczyński, Morawiecki, one są po prostu dyskwalifikowane.